Dziś będzie ciepło, ale przeważnie pochmurno i z przelotnym deszczem. Lokalnie na północy także burze. Bez opadów dziś tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Termometry pokażą maksymalnie na przeważającym obszarze od 12 do 19 stopni. Cieplej będzie na wschodzie kraju, tam od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty z kierunków południowych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To jest poranek Polskiego Radia 24 w poniedziałek, 24 kwietnia. To właśnie dziś. To jest 114 dzień roku, a będzie trwał 14 godzin i 28 minut. Słońce zajdzie 10 minut przed godziną 20 w Warszawie. Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży i Europejski Dzień Śniadania chociażby. Dzisiaj obchodzimy Mirosław Skowron w studiu. Dzień dobry. Witam cię, witam państwa. A twoje ulubione śniadanie? Masz jakieś? Jajecznica czy może płatki z mlekiem? Jak to wygląda? Muszę przyznać, że herbata, bo to jest tak, że od kiedy poszedłem do liceum i musiałem wstawać wcześniej regularnie i nie mogłem sobie szykować śniadań, to zrezygnowałem ze śniadań i pozostaję temu wierny właściwie do dziś przez całe życie. No proszę, mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek, że to wiesz, trzeba celebrować i tak dalej. Tak, słyszałem, że podobno to producenci płatków wymyślili, żeby zwiększyć sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś nawet takim tropem ktoś poszedł i znalazł ten pierwowzór tego powiedzenia. Może tak być. Państwa ulubione śniadanie? Można zrobić zdjęcia i wysłać na kontakt kontakt@polskieradio24.pl. U nas śniadania to polityka, więc to będzie trochę śniadanie polityczne. 7 minut po 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Witam państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Goście Polskiego Radio 24 jest Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Witam. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy o poranku. Panie ministrze, i chciałem zacząć od pytania o... pytanie, czy to jest nieporozumienie, czy to jest coś poważniejszego. Odbyło się spotkanie, po którym w piątek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przekazał, że wszyscy sojusznicy NATO zgodzili się do tego, że Ukraina zostanie członkiem sojuszu. Tylko najpierw Ukraina musi zwyciężyć w wojnie z Rosją. To wiadomo, że NATO nie przyjmuje krajów, które znajdują się w stanie wojny do swojego grona. Ale od razu po tym stwierdzeniu Viktor Orban, niezawodny premier Węgier, zareagował pytaniem z wykrzyknikiem i ze znakiem zapytania, co. Wygląda na to, że on o tym uzgodnieniu nie wiedział, albo chciał demonstracyjnie podkreślić, że może wszyscy, ale oprócz niego. To dla pana to jest tylko taka drobny zazarg, czy zapowiedź tego, że będą gigantyczne problemy? Panie redaktorze, proszę mieć świadomość, że o tym, czy dany kraj zostaje przyjęty do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy też nie, musi być oczywiście jednomyślność. I wszystkie państwa sojuszu mają świadomość tego, że Ukraina wyraża aspiracje członkostwa, to raz, a dwa, że jest również i wola przyjęcia Ukrainy do NATO. Oczywiście pojawiają się różnego rodzaju, nie nazwałbym tego zgrzyty, ale odmienne opinie co do szybkiego członkostwa, ale jestem przekonany, że w momencie, kiedy Ukraina wygra tę wojnę, kiedy Ukraina ze swojego terytorium wyprze żołnierzy Federacji Rosyjskiej, wtedy oczywiście stworzy się ta perspektywa i możliwość wstąpienia Ukrainy tak do Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak również i do Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że Ukraina predestynuje właśnie do tych dwóch organizacji, instytucji, w jednym przypadku o zasięgu europejskim, w drugim o zasięgu globalnym. Oczywiście proszę zauważyć, jak dzisiaj ta sytuacja przedstawia się w przypadku Szwecji i w przypadku Finlandii. No, Finlandia jest już 31. członkiem NATO. Szwecja wciąż czeka na to przysłowiowe klepnięcie ze strony tureckiej. Więc też tutaj pojawiają się pewnego rodzaju zgrzyty, być może interesy narodowe, tak jak to w przypadku jest Turcji. Ale ja jestem naprawdę optymistą, jestem spokojny. Liczę na to, że Ukraina wygra tę wojnę i wkrótce stanie się członkiem NATO.
No właśnie, bo tu mówi się często o tym, że Węgry tak wyrażają jakiś protest w kwestii dotyczącej Rosji. To przyjęcie Ukrainy do NATO to też będzie oczywiście kwestia, która... Ale proszę panie redaktorze, przepraszam, że wejdę słowo, mieć świadomość, że Węgry również były przedostatnim krajem, który wyraził zgodę na akcesję Finlandii i Szwecji. Ta procedura też była dość długotrwała, bo przecież polski parlament był jednym z pierwszych w ubiegłym roku. Przecież tylko gdy obydwa kraje podjęły decyzję o tym, że chcą zostać członkami sojuszu, polski parlament ratyfikował tę zgodę, przyjął zgodę. Natomiast no, Węgry były przedostatnim krajem. Turcja ostatnim w przypadku Finlandii wydała zgodę. Co do Szwecji wciąż czekamy. Kiedy pan rozmawia z politykami z różnych krajów natowskich, wiele osób zwraca uwagę na Węgry, bo Węgry są takie najgłośniejsze w tych różnych sprzeciwach, ale pamiętamy dobrze, że zarówno w przypadku Unii Europejskiej, jak i w przypadku NATO, na przykład Francja i Niemcy też nie paliły się do tego, żeby Ukrainę do NATO i do Unii przyjmować. Czy pan widzi, no trudno oczywiście zgadnąć, czy to jest autentyczne, ale czy pan widzi zmianę nastrojów wśród tych polityków, że kiedyś to był taki stanowczy sprzeciw, a teraz rzeczywiście się wahają nie tylko tak pod publiczkę, bo nie wypada trochę? Nie, absolutnie. Dzisiaj jest taka wielka światowa koalicja wsparcia Ukrainy, pomocy Ukrainie i Ukrainie, bo dzisiaj Ukrainie pomaga ponad 50 krajów całego świata. W miniony piątek pan premier Mariusz Błaszczak uczestniczył w Ramstein w spotkaniu donatorów na rzecz Ukrainy i to jest naprawdę bardzo pokaźne grono najważniejszych osób świata, które pomagają Ukrainie. Ale też widać na przestrzeni tego, szczególnie tego roku, już ponad z górą roku od rozpoczęcia wojny, że rzeczywiście ta zmiana, to nastawienie do Ukrainy zmieniało się, ale i wciąż zmienia się, bo na początku nikt czy większość krajów nie dopuszczał takiej możliwości, że Ukraina zostanie członkiem sojuszu, członkiem NATO, choć ta perspektywa była i tę perspektywę Ukraina miała. Mając świadomość również tego, że Ukraina jest w stanie wojny, no to po wielokroć sytuacja tego kraju była skomplikowana. Dzisiaj poprzez tę pomoc, która jest świadczona Ukrainie, dzisiaj poprzez to wsparcie, które jest realizowane przez wiele krajów Europy i świata, dzisiaj poprzez to, że Ukraina jest partnerem dla nas wszystkich, państw Zachodu, państw demokratycznych, no dzisiaj musimy stworzyć taką możliwość, taką perspektywę dla Ukrainy. Ukraina dzisiaj nie może pozostać sama sobie, tak jak to się stało w roku niestety 2014. Bo proszę zauważyć, co wydarzyło się po roku 2014. Sprawa Ukrainy po Majdanie, po zajęciu Krymu, po zajęciu również tych części republik Donbasu, Ługańska, to właśnie w formacie tak zwanym mińskim miała być rozstrzygnięta sprawa przyszłości Ukrainy. To właśnie w formacie mińskim za przyczyną takich krajów jak Niemcy i Francja sprawa Ukrainy miała zostać rozwiązana na arenie międzynarodowej. I proszę zobaczyć, co się stało wtedy, po roku 2014. Ten konflikt na Ukrainie wszystkim spowszedniał. Wszystkie państwa przeszły do porządku dziennego, że w swojej działalności, funkcjonowaniu, w swoich relacjach z Rosją, relacje gospodarcze, biznesowe z Rosją po roku 2014 praktycznie nie zostały zachwiane, one się dalej rozwijały. To rozzuchwaliło Putina i to również doprowadziło poniekąd do tego, że poczuł się bezkarny. Zaatakował 24 lutego Ukrainę i dzisiaj niestety mamy wielką wojnę za naszą wschodnią granicą. Nie możemy sobie pozwolić na spowszednienie tego konfliktu za naszą wschodnią granicą. Stąd też te działania, które podejmują polscy politycy. Pan prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister Rau, ale również przede wszystkim wicepremier Mariusz Błaszczak, który na tej arenie międzynarodowej, tej wojskowej realizuje szereg przedsięwzięć, aby ten konflikt
za naszą wschodnią granicą po prostu nie spowszedniał. Tam jest regularna wojna, wojna na wyniszczenie, wojna, w której giną cywile, wojna, w której niszczone są miasta, niszczona jest infrastruktura, wojna niezawiniona. Panie ministrze, chciałem też zapytać odnośnie właśnie tej koalicji. Pojawiła się taka dziś informacja. Francja odmawia dostarczenia Ukrainie map ukierunkowanych na Białoruś. Kijów zwrócił się do Paryża z prośbą o cyfrową mapę terytorium Białorusi, która umożliwiłaby myśliwcom lub dronom wykonywanie misji na niskich wysokościach. Przypomnijmy, że chodzi o to, że z terenu Białorusi Ukraina jest atakowana przez wojska rosyjskie. No i pytanie, czy to jest gest, który można ze strony Francji odczytać jako nieprzychylny, jako właśnie taki dystansujący się od tego wsparcia dla Ukrainy, czy to jest normalne, jak to wygląda, bo dla większości osób informacja o tych mapach cyfrowych terytorium Białorusi to jest dosyć duża abstrakcja, na co dzień się tym tak nie zajmuje. Panie redaktorze, po pierwsze, wiele krajów Zachodu też nie traktuje w sposób jednoznaczny Białorusi. Białoruś ręka w rękę, czy reżim Łukaszenki ręka w rękę z Putinem prowadzą działania militarne przeciwko Ukrainie. Choć Białoruś jeszcze nie wprost, ale Białoruś poprzez udostępnienie swoich poligonów, udostępnienie swoich baz wojskowych, poprzez danie możliwości użytkowania infrastruktury wojskowej przez wojska rosyjskie, jest uczestnikiem tego konfliktu i uczestniczy w tej wojnie. Z perspektywy czasu, gdy obserwujemy to, co działo się i dzieje się na Ukrainie, nie byłoby dramatu ludności miejscowości około które są wokół stolicy Ukrainy, wokół Kijowa. Nie byłoby dramatu Buczy, nie byłoby dramatu Hostomela, nie byłoby dramatu innych tych mniejszych miejscowości, gdyby właśnie nie użyczenie swojego terytorium przez reżim Łukaszenki. To właśnie stamtąd, z Republiki Białoruskiej, poszedł atak wojsk rosyjskich na stolicę Ukrainy. I Łukaszenka też ręka w rękę z Putinem uczestniczy w tych działaniach przeciwko Ukraińcom. I oczywiście my jednoznacznie identyfikujemy tę sprawę, bo my mamy również te doświadczenia, które wydarzyły się jeszcze rok wcześniej, w roku 2021, ten hybrydowy atak na naszą polsko-białoruską granicę, który jest realizowany do obecnej chwili przez tych imigrantów, którzy wciąż są zwożeni na teren Białorusi. I oczywiście ta perspektywa postrzegania tego konfliktu, ona się bardzo zmienia. I również gdybyśmy przeanalizowali, jaki był stosunek do wojny na Ukrainie w pierwszych dniach czy w pierwszych tygodniach tej wojny w 2022 roku na przełomie lutego i marca, jaki jest dzisiaj, to są zupełnie inne sytuacje. Jestem przekonany, że wcześniej czy później przy również braniu pod uwagę opinii walczących, czyli strony ukraińskiej, ale również przy opinii tych, którzy obserwują i pomagają Ukrainie, to stanowisko Francji zostanie zrewidowane. Chciałem też zapytać o informację, która tak przemknęła przez media i wiele osób do końca nie wie, o co w tym chodzi. Podobno Niemcy zamierzają wycofać te systemy obrony powietrznej Patriot z terenu Polski, które się w Polsce znajdują. Jak wygląda sytuacja na dziś? Panie redaktorze, dziś oczywiście żołnierze, którzy stacjonują, żołnierze Bundeswehry ze swoimi zestawami Patriot są obecni w Polsce. Oczywiście te relacje pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną w tym wymiarze są naprawdę bardzo dobre. Żołnierze Bundeswehry są. Oni oczywiście ten kontyngent, bo to
w tej kategorii należy rozpatrywać zaangażowanie wojsk, czy polskich poza granicami kraju, czy wojsk innych nacji na terenie Rzeczpospolitej. One są terminowe i tutaj też są, wszystko jest realizowane pod rygorami określonych terminów, ale jestem przekonany, że żołnierze niemieccy w dalszym ciągu będą wspierać wschodnią flankę NATO, bo to nie jest tak, że to jest tylko pomoc dla Polski, choć my się z tego bardzo mocno cieszymy i o tę pomoc bardzo mocno również zabiegamy na arenie międzynarodowej, ale to jest przede wszystkim bardzo mocne wzmocnienie wschodniej flanki NATO, która jest mocno nadwyrężona i to zaangażowanie wojsk sojuszniczych, w tym wojsk niemieckich, ale pamiętajmy brytyjskich, amerykańskich, musi być określone, na określonym poziomie, musi być wymierna i będziemy robić wszystko, żeby te działania w dalszym ciągu były realizowane przez naszych sojuszników. Na koniec dosłownie minutę chciałem zapytać o taki nowy pomysł, który się... Znaczy, ten pomysł nie jest nowy, ale powrócił w zaskakującym momencie trochę. Czy to jest tak, że to w ogóle jest gdziekolwiek rozważane i słyszał pan o tym, że to ciągle jest na tapecie? Szymon Hołownia wrócił do pomysłu stworzenia wielkiej europejskiej armii. Wydawało się, że doświadczenia z tej wojny pokazują, że no jeżeli na kogoś można liczyć, to niestety na Stany Zjednoczone, a te pomysły wielkiej europejskiej armii to były pomysły w dużej mierze polityczne i no, nakierowane albo w kontrze do NATO, albo do Stanów Zjednoczonych. Czy to gdziekolwiek słyszał pan, że jest rozważane w Europie na serio, oprócz Francji, bo wiadomo, że tam ten temat żyje? Panie redaktorze, oczywiście ta sprawa europejskiej armii, ona co i rusz pojawia się w przestrzeni publicznej. Ja przypomnę, że tym takim wielkim orędownikiem takich działań to jest Emmanuel Macron, ale wcześniej również Angela Merkel. My stoimy na stanowisku i to stanowisko cały czas jest jednoznaczne, że dziś gwarantem bezpieczeństwa w naszej części świata, ale też w ogóle bezpieczeństwa światowego jest Sojusz Północnoatlantycki. I dziś wszelkie działania, wszelkie relacje powinniśmy opierać na jeszcze większym zacieśnieniu relacji w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Europie mamy przecież Eurokorpus, gdzie między innymi Polska jest państwem ramowym Eurokorpusu. Lada moment również Polak obejmie jedno z najważniejszych stanowisk w Eurokorpusie, więc mamy taką namiastkę tych działań wojskowych o charakterze europejskim czy wewnątrzeuropejskim. Ale jeszcze raz powtórzę, dla nas, dla naszej części Europy, dla państw bałtyckich, dla państw bukareszczańskiej dziewiątki, czyli państw flankowych Sojuszu Północnoatlantyckiego, co jest jednoznacznie artykułowane, gwarantem bezpieczeństwa Europy jest Sojusz Północnoatlantycki i te relacje transatlantyckie ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, to jest dla nas czymś, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa w naszej części świata. I ten traktat waszyngtoński, który no przecież jest dokumentem już leciwym, bo blisko 75-letnim, jest też czymś, na podstawie którego ten ład bezpieczeństwa jest realizowany w świecie. Artykuł 5, który jest gwarantem bezpieczeństwa dla wszystkich członków, czyli zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tak zwana obrona kolektywna, jest czymś, co daje poczucie bezpieczeństwa państwom sojuszniczym. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Przegląd prasy. No i gazety dzisiaj. Polska Metropolia Warszawska o Warszawie, która może być przykładem dla Ukrainy. Rozmawialiście przed momentem o Ukrainie. Zaczynamy polsko-ukraiński projekt inwentaryzacji strat wojennych Ukrainy, przygotowując się do procesu odbudowy tego kraju. Czytamy dzisiaj w Polsce Metropolii Warszawskiej, a w dziale nauka polscy naukowcy odkryli gen, który odpowiada za raka. A w dzienniku Gazecie Prawnej temat murów na granicy z Rosją i z Białorusią. Tytuł: mury w unijnym głównym nurcie. To może być pewien problem dla części polityków opozycji. Pamiętamy, że bardzo krytykowali to, że to nie jest czas budowy murów w Europie i na granicy.
kiedy Polska stawiała swój mur na granicy z Białorusią. Później państwa bałtyckie zapowiedziały stawianie murów, a później także lewicowy, przypomnijmy wówczas jeszcze, rząd Finlandii. I trochę ta narracja się zmieniła. Być może trzeba będzie niektóre słowa odszczekać. Wygląda na to, że Unia Europejska pod presją iluś państw pracuje nad współfinansowaniem tej infrastruktury granicznej. A pamiętamy, że kiedy Polska jako pierwsza mur stawiała, to powiedziano Polsce stanowcze nie, że nie będzie współfinansowania tego i że to jest całkowicie po stronie Polski, jeżeli coś takiego ma powstawać. Mury murami, ale Litwa buduje ochotnicze oddziały Straży Granicznej. Będzie mógł służyć w nich każdy obywatel Unii Europejskiej, czyli nie tylko Litwini. Unia z kolei zmienia politykę i chce wspierać budowanie zapór na granicach. Jak mówiłeś, litewska nowelizacja ustawy o granicy państwowej umożliwia jej ochronę obywatelom każdego państwa unijnego. W Super Ekspresie rozmowa z ministrem rolnictwa Robertem Telusem, który oczywiście zajął się kwestią zboża ukraińskiego. Nie tylko zboża, bo to dotyczy też innych towarów, które zostały objęte embargiem i do czasu rozwiązania sytuacji. Wywiad pod tytułem "Daję głowę, że do żniw załatwię sprawę zboża". Ten wywiad z ministrem Telusem jest dosyć optymistyczny w zapowiedziach z punktu widzenia rolników i dosyć zdecydowany. Nie wiemy oczywiście, na ile to się potwierdzi, ale na razie z tych zapowiedzi, z tych rozmów też z rolnikami z drugiej strony słychać, że ta nadzieja jakoś odżyła na to, że da się to załatwić. Dziennik Gazeta Prawna też donosi na ten temat. Domykanie systemu zbożowego, taki artykuł państwo znajdą wewnątrz numerów. W tym tygodniu mogą zapaść kluczowe decyzje w sprawie rynku zbożowego na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym. I ten optymizm z tego artykułu też wyziewa. I w tygodniku do rzeczy Konfederacja pewni swego. Trwała trzecia siła polityczna, czy efemeryda. Zdania są oczywiście podzielone. Niektórzy twierdzą, że jak to się mówi, tak z akcjami, że jest bańka spekulacyjna i że to trochę tak jest z Konfederacją. Wszyscy w bańkach żyjemy. Tak, że Konfederacja zawsze tam przynajmniej jest dwóch takich polityków, którzy tuż przed wyborami zapracują na to, żeby jednak ściągnąć trochę za nogi w dół to ugrupowanie i że do końca ta młodsza część Konfederacji nie zdoła z tym powalczyć, ale są też tacy, którzy twierdzą, że to nie jest tylko 5 minut, że to będzie trwała zmiana i że być może stanie się to trzecim ugrupowaniem na scenie politycznej. Mówiliśmy o wsi przed momentem, o zbożu. Niektórzy politycy, zwłaszcza opozycyjni, mówią, że ta akcja PiSu i takie przyspieszenie na tym froncie spowodowane było zagrożeniem wynikami tej partii na wsi. No to dzisiejszy sondaż Super Ekspresu przynosi odpowiedź. PiS prowadzi na wsi. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na którą partię oddałby pani głos? Odpowiedzi badanych mieszkających na wsi. No i proszę bardzo, 38% Zjednoczona Prawica, 21% Koalicja Obywatelska, 11% Konfederacja, to mówię się o trzeciej sile, więc są na trzecim miejscu, Polska 2050, 7%, oczywiście mówię tam po przecinku, są jakieś wartości, ale to już pomijam, Lewica 7%, Polskie Stronnictwo Ludowe 7%. No i na koniec już ostatnia rzecz, tekst analityka Marka Budzisza w tygodniku Sieci, który na pewno będzie takim włożeniem kija w mrowisko. Musimy przywrócić powszechną służbę wojskową. To jest coś, czego wszyscy nie chcą. Wszyscy politycy mówią, że absolutnie jest przedwcześnie mówieniu o tym. Marek Budzisz twierdzi, że przeciwnie i że w związku z różnymi zagrożeniami trzeba o tym pomyśleć. A gdyby państwo chcieli zobaczyć, jak świętują urodziny politycy, no to podobno pierwszy dziadek w Polsce miał urodziny i zdjęcia są. To Super Ekspres na trzeciej stronie. Reklama. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład iPhone 13 mini 256 giga, czerwony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699,99. Teraz za jedyne 4099. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu.
Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Po reklamie. Jest 7.30, czas na informacje dnia. Rafał Boguta. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że już od kwietnia zobaczymy mocny spadek inflacji. Szef rządu w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne spotkał się wczoraj z mieszkańcami województwa lubuskiego. Szef rządu podkreślał, że powodem wzrostu cen jest wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny wywołany przez Rosję. To jest dla nas wielki problem. My nie chowamy głowy w piasek, nie siedzimy z założonymi rękami. Ale tu też mam dobrą wiadomość. Otóż za moment, już od kwietnia myślę, zobaczycie Państwo mocne obniżenie inflacji, mocny spadek inflacji. I tak już będzie się działo, do wyborów i po wyborach. Premier podkreślił konieczność utrzymania polityki społecznej. Według niego jej zmniejszenie oznaczałoby, że ludzie mieliby mniej pieniędzy na konsumpcję. Stacjonowanie wojsk niemieckich poza granicami swojego kraju jest terminowe, powiedział nasz poranny gość, wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, odnosząc się do informacji, że Niemcy chcą wycofać patrioty z Polski. Wszystko jest realizowane pod rygorem określonych terminów, podkreślił wiceszef MON. Jestem przekonany, że żołnierze niemieccy w dalszym ciągu będą wspierać wschodnią flankę NATO. Więcej informacji odnajdą Państwo na ten temat na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Dziś wznowienie negocjacji Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy. Zaplanowano wideokonferencję z udziałem ministrów rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Wczorajsze rozmowy wiceszefa Komisji Valdisa Dombrovskisa z przedstawicielami 5 krajów nie przyniosły przełomu. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś powiedział, że negocjacje zmierzają w dobrym kierunku. Komisja Europejska zrozumiała, bardzo dobrze, że zrozumiała, sytuację i skalę problemów, z którą boryka się Polska, borykają się inne państwa członkowskie, no i podjęła pewnego rodzaju działania. To, co w tej chwili proponuje Komisja Europejska, nie zostało uznane za wystarczające, natomiast powinniśmy kontynuować te rozmowy. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że Komisja Europejska jest gotowa rozszerzyć listę produktów z Ukrainy objętych zakazem importu. Pierwotna propozycja Komisji dotyczyła tylko pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Unijni dyplomaci twierdzą, że jest możliwe dodanie do tej listy także drobiu i jaj. Polska dodatkowo chce wpisania na listę owoców i przecierów z jabłek w związku z przepełnionymi chłodniami. Po słonecznym weekendzie dziś w prawie w całym kraju sporo chmur. Może spodziewać się też przelotnych opadów deszczu. Pogodnie będzie tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Z kolei w północnych regionach może zagrzmieć. Temperatura wyniesie od 13 stopni na Dolnym Śląsku i Podhalu, około 20 w centrum, do 22 na wschodzie. A teraz pora na sport, Filip Jastrzębski. Zwycięstwo Igi Świątek w halowym turnieju tenisowym w Stuttgarcie. Broniąca tytułu liderka światowego rankingu w finale pokonała rozstawioną z dwójką Białorusinkę Arynę Sabalenkę w 2 sets do 3 i do 4. Drugi trener reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup, Maciej Domka, jest pod wrażeniem dyspozycji Świątek. Iga jest przygotowana w 100% fizycznie, co bardzo cieszy. I tak naprawdę udowadnia, że ziemia jest jej nawierzchnią. Nawet ta taka specyficzna ziemia, wiemy, w Stuttgarcie Konipur. Natomiast co do stylu gry, tak, to pokazuje, że Iga na tej nawierzchni czuje się świetnie. Sabalenka jest mocna, jest w formie, co cieszy tym bardziej, że Iga poradziła sobie z nią, bo wynik nie odzwierciedlał gry. Gemy były zacięte, tempo gry bardzo wysokie. No i to na pewno cieszy na przyszłość, że Iga też będzie miała rywalki godne siebie. Dla Igi Świątek impreza w Stuttgarcie była pierwszą po kilku tygodniach przerwy spowodowanej kontuzją żeber. To jej drugi tytuł w tym roku, a 13 w karierze. Kamil Czarnecki zdobył brązowy medal zapaśniczych Mistrzostw Europy w Zagrzebiu. Polak rywalizujący w kategorii 72 kg w stylu klasycznym w decydującej walce wygrał z Serbem Alim Arsalanem 10-2. Nawet sobie nie śnię o takiej wygranej nigdy. No był to typowy pchacz, to jest to zawodnik z Iranu walczący pod flagą Serbii. Znani są oni z tego, że idą mocno i no łatwo ich kupić na takie rzuty. No i nastawiałem się, żeby wykonać jakiś rzut z trójki, bo oglądacie go walki i widziałem, że
pasuje mi jego stójka, idzie moją stroną do ręki i wiedziałem, że na coś go mogę kupić. I taki też plan był, takie założenie, że jak będę go miał w parterze, to żeby nie próbować wynoszeń, tylko kręcić go na wózki. Tak jak trenerzy doradzili, tak zrobiłem. No do teraz to nie wierzę. Polscy zapaśnicy zakończyli mistrzostwa w stolicy Chorwacji z 3 brązowymi krążkami. Wcześniej wywalczyli je Katarzyna Krawczyk i Sebastian Jezierzański. Górnik Zabrze wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-0 w meczu 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bramki dla Zabrzan zdobyli Piotr Krawczyk i Kandzi Okunuki. W innych wczorajszych spotkaniach Korona Kielce zremisowała z Zagłębiem Lubin 2-2, a Widzew Łódź przegrał z Piastem Gliwice 2-3. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I 24 minuty do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Marek Balt, europoseł Lewicy. Witam. Witam panie redaktorze, witam radiosłuchaczy. I panie pośle, zacznę od kwestii, która jest szeroko dyskutowana przez wyborców opozycji odnośnie tego porozumienia na opozycji i pewnych kłótni. Pojawiło się takie, właśnie nie wiem jak to nazwać, zaproszenie, propozycja wspólnego marszu opozycji 4 czerwca. Propozycja ze strony Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Na razie widzę, zareagował Lech Wałęsa i pani Marta Lempart. A ze strony pozostałych liderów opozycji, w tym także liderów lewicy, ujmę to tak, nie widzę entuzjazmu. O co chodzi? Panie redaktorze, gdyby to była uczciwa propozycja pana Donalda Tuska, to ona by była skierowana na spotkaniu. Pan Donald Tusk zaprosiłby liderów opozycji, czy wszystkich liderów tej demokratycznej opozycji na spotkanie. Porozmawiałby o terminie, o sposobie organizacji i wydyskutował pewne wspólne zdanie, po czym wspólnie na konferencji ogłosił, że opozycja organizuje marsz. Tutaj ewidentnie widać, że jest to przedwyborczy ruch Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, któremu spada poparcie w tej chwili w Platformie i widać, że wyborcy Platformy to widzą i chcą poprzeć je na lidera Rafała Trzaskowskiego. No i to wygląda trochę tak, jakby Donald Tusk ratował się takim ruchem w przód, takim wyprzedzającym ruchem, żeby spróbować stać się takim liderem opozycji, tej opozycji wiecowej. No a wszyscy inni, żeby się do niego dostosowali i on sobie już będzie dobierał. Tych chce, tamtych nie chce. I to po prostu nie wygląda dobrze. Gdyby jednak to było zrobione w sposób no bardziej taki przejrzysty, uczciwy i wydyskutowany między całą opozycją, to wtedy pewnie byłaby większa chęć. Ja nie znam decyzji kierownictwa mojej formacji co do uczestnictwa w tym marszu. No ja akurat w tym czasie mam inne zobowiązania, więc na pewno nie będę uczestniczył. Panie pośle, pytanie też jeszcze trochę przy tym, bo wspomniał pan o tym poparciu dla Donalda Tuska, które w Platformie trochę słabnie. Tam pojawiły się takie plotki, oczywiście nie wiemy na ile prawdziwe, może pan wie więcej, będąc bliżej jednak liderów opozycji, o tym, że jest możliwa taka wymiana Donalda Tuska na bardziej takiego no, dającego koncyliacyjnego, także w rozmowach z innymi liderami opozycji, Rafała Trzaskowskiego. Tylko pytanie, czy taka wymiana nie byłaby szkodliwa dla całej opozycji, bo jednak no to nie byłaby taka sama wymiana jak pani Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego. Pani Kidawa-Błońska po prostu ostro w dół jak kamień u szyi ciągnęła całą Platformę, a Donald Tusk jakoś tam ją wywindował jednak w górę. Nawet jeżeli ma ten elektorat negatywny, to jednak tego pozytywnego też trochę ma. No oczywiście, że tak. Ja nie chcę się zajmować tym, co się dzieje w Koalicji Obywatelskiej i w Platformie Obywatelskiej. My jako Lewica mamy swój program, idziemy do wyborów z własnym programem, budujemy w tej chwili listy do wyborów oparte o Zjednoczoną Lewicę. Szkoda, że nie wyszły wspólne listy, no ale tak jak mówiłem już wiele miesięcy temu, Platforma postanowiła jednak, że pójdzie sama do tych wyborów, tylko szukała po prostu jelenia, na którego zrzuci winę za to, że te wspólne listy nie powstaną. To ja o tym mówiłem wiele miesięcy temu, po czym pan Kierwiński próbował mnie tam gdzieś usadzać do kąta, że to nieprawda, że absolutnie nie. No dzisiaj widzimy, jak wygląda rzeczywistość. A jeśli chodzi o te słabnące poparcie, to słabnące poparcie dla pana Donalda Tuska, ja
parokrotnie oglądałem jego wystąpienia, spotkania z wyborcami. Proszę się temu przyjrzeć. To wygląda trochę jak stand-upy różnych aktorów. Czasami one są śmieszne, a półśmieszne, czasami nieśmieszne. Tak jakby jakiś reżyser, który pisze wystąpienia dla aktorów na stand-upy, dla komików, przygotowywał te wystąpienia. No, Platforma zauważyła, że słabnie poparcie dla Donalda Tuska. No i zamiast wymienić lidera, no to po prostu do tych stand-upów dołączył Rafał Trzaskowski. I proszę zobaczyć to ich ostatnie spotkanie. To wygląda jak stand-up jakichś komików, a niestety niepoważnych, nie wystąpienie poważnych polityków. Ja jednak jestem tradycjonalistą, chciałbym widzieć poważnych polityków, uprawiających politykę poważnie, mających ofertę polityczną, poważną dla wyborców. No i takimi politykami są politycy lewicy. Proszę zobaczyć nasze wystąpienia programowe naszych polityków. Przygotowaliśmy się dobrze do tych wyborów. Mamy ofertę dla każdej grupy społecznej. W tej chwili mówimy o tym, jak rozwiązać kryzys z rolnikami. Ja nakłaniam do głosowania na lewicę. Panie pośle, chciałem też zapytać, bo wspomniał pan o tym, że ta jedna lista nie wyszła, ale no, wyszedł pakt senacki. Chciałem się zapytać, czy ten pakt senacki może być zagrożony przez to, jakie kandydatury się pojawiają. Już rozmawiałem z innymi politykami lewicy, no, o ich oporach przeciwko pomysłowi Romana Giertycha, który miałby być kandydatem ze strony Koalicji Obywatelskiej w jednym z okręgów, bo wiadomo, że no, delikatnie mówiąc, wielu wyborców lewicy nie życzy sobie, żeby głosować, żeby dać im taki wybór, żeby to był Roman Giertych jako kandydat. Ale no, teraz pojawiło się nazwisko Ryszarda Petru, który ma wrócić do polityki. Jest namawiany podobno, żeby też w tym pakcie senackim kandydować do Senatu. Też jestem sobie w stanie wyobrazić wielu wyborców lewicy, którzy tym zachwyceni nie będą. Czy to jest tak, że te kandydatury w ogóle jakoś nie będą wspólnie uzgadniane i akceptowane i każdy sobie wystawi swoich? No i to się może rozlecić przez to, że część wyborców zostanie w domu, czy jak to wygląda? Tego nie umiem ocenić, czy ten pakt wyjdzie, czy on nie wyjdzie. Ja przypomnę, że ja negocjowałem poprzedni pakt senacki z ramienia lewicy. No właśnie, on wyszedł. Z autorów w ogóle paktu senackiego, który wyszedł. Wtedy udało mi się wynegocjować 7 miejsc dla lewicy. Niestety Platforma powystawiała w kilku okręgach niezależnych kandydatów, tak jak pana Kwiatkowskiego w okręgu łódzkim. I go później popierała, nie popierała wspólnego kandydata, który był uzgodniony. No, niestety tak działa bardzo często Platforma Obywatelska. W kilku miejscach nakłaniała naszych kandydatów, żeby porezygnowali ze startu i wystawili swoich. No, mnie się udało obronić dwóch kandydatów w województwie śląskim, bo tam byłem szefem i z tego powodu i pan Konieczny, Wojciech, został senatorem i pani Stanecka-Moracka została senatorką, pomimo że w okręgu pani senatorki chciano wystawić pana Gramatykę na senatora. Udało mi się to zablokować w ostatniej chwili. No, Platforma do ostatniej chwili będzie próbowała powiększyć swoje zdobycze w różnych okręgach, proponując czasami bardzo kontrowersyjnych polityków, czasami dla swoich partnerów proponując bardzo dobre miejsca w niebiorących okręgach. A to taka strategia, na którą opozycja musi się uzbroić, ale ja bym jednak, jeśli ten pakt ma wyjść, ja bym rekomendował, żeby przy ustaleniach i przy kandydaturach nie kombinować, tylko rekomendacje zostawić partnerom, bo jeśli to zaufanie zostanie złamane, to ja nie wykluczam, że w wielu miejscach może być kilku kandydatów opozycji, czego ja bym nie chciał. Tak? Wolałbym, żeby takich rzeczy nie było, tak jak na przykład panu, tak jak to było w kilku miejscach przy poprzednich wyborach. Nie? Niestety się nie udało zrobić więcej miejsc w Senacie, choć była możliwość, była szansa. Panie pośle, chciałem też przejść do takiej sprawy, no już bardziej ogólnoeuropejskiej, która także Polski będzie dotyczyła, czyli Fit for 55. Europosłowie lewicy poparli ten projekt, ale no w wielu miejscach Europy, wsłuchuje się pan w te głosy, także z lewej strony, może nawet bym powiedział przede wszystkim z lewej strony, pojawiają się takie głosy, że Fit for 55 i te pomysły są może i ambitne, ale tak naprawdę antylewicowe i skierowane przeciwko najuboższym. I że to jest taki kolejny projekt,
który najbogatsi, ci, których stać i będzie ich stać na różne rzeczy, będą ograniczali tym, których stać będzie na coraz mniej. Zresztą zanim doszło do tych różnych kryzysów, poczynając od covidowego, po wojnę rosyjską na Ukrainie, pojawiały się takie głosy nawet ze strony części polityków zachodnich, że no tak, to będzie Europę i Europejczyków kosztować, no ale trzeba te koszty ponieść. Czy to jest tak, że lewica poparła ten Fit for 55, ale trochę jak widzę niektóre już wypowiedzi, no ale to będzie później sprawdzane, czy to się da doprowadzić, będzie korekta, będzie przegląd tego. Czy jest pan w stanie sobie wyobrazić, że jednak się z tego wycofacie pod naporem no, tych właśnie najuboższych, którzy zazwyczaj są wyborcami lewicy? Panie redaktorze, tak może wyglądać na pierwszy rzut oka, ale ludzi nie wolno straszyć, tylko trzeba im tłumaczyć. Wie pan, w Holandii ostatnio wygrała partia rolników, którzy protestowali przeciwko różnym zmianom. I mówi się, że przeciwko Fit for 55, ale to nieprawda. Rolnicy w Holandii, wiem, bo rozmawiałem z kolegą wiceprzewodniczącym grupy, który jest Holendrem, protestowali i założyli swoją partię przeciwko temu, bo dostawali 2 eurocenty, czyli 9 groszy za kilogram ziemniaków. Po czym w sklepach w Holandii te same ziemniaki są po 1,5 euro. A u nas też są takie rzeczy, że po prostu pośrednicy, hurtownicy, handlowcy zarabiają dużo więcej niż producenci. Dlatego Unia Europejska wymyśliła program z pola do stołu, tak? I promujemy, żeby ta droga pomiędzy producentami a odbiorcami produktów żywnościowych była jak najkrótsza i żeby rolnicy zarabiali jak najwięcej. I tak naprawdę to był powód protestów w Holandii, podstawowy. Czyli niskie ceny dla producentów, wysokie ceny dla konsumentów. Jeśli chodzi o Fit for 55, inne rzeczy, czyli te mityczne podwyżki. Na stronach parlamentu jest wyjaśnienie, ile będą kosztowały drożej loty samolotowe. Te loty po Europie będą kosztowały średnio 5 euro do jednego lotu. Panie pośle, to ja tylko więc wspomnę, to nie jest że, coś, że... co może zabić lotnictwo w to Europie, prawda, czy ale, ograniczyć ale, podróżowanie. Ale pamięta pan, jak wyglądały przewidywania Komisji Europejskiej co do tego, ile będzie kosztował system ETS? No, ujmę to tak, bardzo się nie sprawdziły te przewidywania. Nie, ale absolutnie się z panem nie zgodzę, bo Unia Europejska mówiła o tym, że uprawnienia do ETS-u powinny kosztować 60-80 euro od samego początku. One po prostu kosztowały mniej, no bo takie było zapotrzebowanie na te uprawnienia. Było bardzo wiele darmowych uprawnień, a gospodarka rozwijała się w jakimś tam tempie i część przemysłu była wyłączona z ETS-u. Później było włączane, później była pandemia, później były projekty, które wspierały ten ETS i później ten ETS niestety wystrzelił. On też wystrzelił dlatego, że Rosjanie, nie tylko Rosjanie, bo producenci paliw kopalnych, ropy naftowej, gazu ziemnego zaczęli podnosić ceny. Panie redaktorze, w tym konflikcie z Rosją, gdyby kraje OPEC podniosły wydobycie ropy naftowej, o co apelowały kraje europejskie i Ameryka, o 2 miliony ton baryłek dziennie, to dzisiaj byśmy mieli benzynę po 4 zł nadal. Tylko kraje OPEC zamiast podnieść wydobycie o 2 miliony ton, obniżyły wydobycie ropy o 2 miliony ton dziennie. Więc my tak naprawdę jesteśmy zakładnikami producentów paliw kopalnych. I Parlament Europejski, Komisja Europejska nie chce, żebyśmy jako Europejczycy byli zakładnikami kogokolwiek, ani Rosjan, ani krajów OPEC. I chcemy, żeby produkować własne paliwa ekologiczne, nieniszczące klimatu, niezatruwające powietrza i dające niezależność i tak naprawdę wolność energetyczną mieszkańcom Unii Europejskiej. Dosłownie ostatnie pytanie, 15 sekund. Czy to nie jest tak, że staniemy się zakładnikami Niemiec, którzy jako jedyni mają technologię pozwalającą na produkcję tego paliwa syntetycznego? Tylko oni w Europie. Nie no, panie redaktorze, przecież na metanolu jeżdżą nasi żużlowcy. No przecież to ma być paliwo syntetyczne i de facto w cudzysłowie ten mityczny bimber, tak? No to na alkoholach będziemy jeździli. No panie redaktorze, przecież proszę sprawdzić wzór chemiczny tych e-pali. No to jest metanol, to są one się nazywają e-paliwa, tylko tak jak pod zielonym metanem,
to jest normalnie biogaz, czyli zwykły metan, wzór CH4, ten sam co u gazu ziemnego, tak? No, no wie pan, wystarczy po prostu posprawdzać, to prosta chemia na podstawie, na poziomie szkoły podstawowej, tak? Czy szkoły średniej, więc to nie jest tak, że my nie jeździmy na paliwach syntetycznych, bo chyba 6-7% już chodziło mi o to które Niemcy przegłosowali jako wyjątek. A w Brazylii są silniki takie, że jak ma pan tanią ropę, tanie paliwa, to jeździ pan na paliwach. A jak jest drogie paliwo, to oni mają dużo paliw z oleju i zastępują diesel olejem palmowym albo po prostu alkoholem produkowanym z trzciny cukrowej. I tam są silniki, które mogą jeździć i na takim paliwie, i na takim. Więc naprawdę tutaj nie ma wynajdowania jakichś nie wiadomo jakich wynalazków. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Marek Balc. Jestem mechanikiem samochodowym, więc po prostu to dla mnie nie jest jakaś skomplikowana rzecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ogłoszenie społeczne. Co 15 minut jedna kobieta w Polsce traci ciążę. To może być twoja siostra, przyjaciółka, koleżanka z pracy. To możesz być też ty, bo poronienia niestety się zdarzają, ale żadna z nas nie musi być z tym sama. Fundacja Ernesta powstała, by wspierać kobiety w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Jesteśmy tu dla ciebie. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Kolejnym gościem Polskiego Radia 24 jest dr Paweł Ramiączek, Wyższa Szkoła Bankowa Merito. Witam. Dzień dobry panie redaktorze, witam bardzo serdecznie. A skoro doktor Ramiączek, to oczywiście o bezpieczeństwie. I chciałem zapytać, czy pana zaniepokoiła ta wymiana tweetów między szefem NATO a premierem Orbanem? Czy to jest tylko taka no, gra, bo trzeba politycznie mrugać do swojego elektoratu? Przypomnę, że szef NATO, pan Stoltenberg, zapowiedział, że wszystkie kraje zgodziły się natowskie co do tego, że trzeba przyjąć Ukrainę do NATO, a na to zareagował Viktor Orban, pisząc wielkie co ze znakiem zapytania i wykrzyknikiem. Tak jest. Główną filozofią NATO jest funkcjonowanie w oparciu o jednomyślność. I w tym wypadku ta jednomyślność zawsze jest kluczowa do podejmowania najważniejszych decyzji. Tutaj widzimy, że Węgry często pokazują, że mają odmienne zdanie od całości. I to odmienne zdanie było widoczne w kontekście Finlandii, teraz jest widoczne w kontekście Szwecji. Natomiast ta jednomyślność, która teraz została zaburzona przez Węgry, myślę, że to jest takie pogrożenie palcem i przypomnienie swoich własnych interesów. Chodzi tutaj właśnie o to 150 tysięcy osób mniejszości węgierskiej. I myślę, że to jest dobry moment, aby zaakcentować swoje interesy. Oczywiście dobry moment dla Orbana, bo Orban należy do tej części polityków europejskich, którzy nie zawsze idą z głównym nurtem. Mam tutaj nurt, nazywam ten nurt nurtem, który wspiera Ukrainę. Orban na arenie międzynarodowej jawi się jako polityk, który jest taki niedookreślony w swoich poglądach, chociaż wielu komentatorów uważa, że Orban popiera politykę rosyjską, może nie w kontekście wojny na Ukrainie, tak w 100%, ale gdzieś mu jest tam blisko do takich, powiedzmy sobie, dobrych relacji z Rosją. W związku z tym zawsze pokazuje, że nie jest do końca zadowolony z tego nurtu głównego, który dzisiaj jednak ma na celu wspieranie Ukrainy, a jednomyślność w tej sprawie, myślę, jest w interesie nas wszystkich, między innymi również i Polski. Przecież wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że jesteśmy krajem, który bezpośrednio graniczy z Ukrainą, bezpośrednio graniczy z tą wojną, która, ja zawsze to podkreślam, jest nikomu niepotrzebna. I jednomyślność w sprawie funkcjonowania NATO, jednomyślność w sprawie obronności, demokracji, bo dzisiaj wszyscy wiemy, że walczymy o demokratyczny świat z reżimem, jakim jest Rosja, jest w interesie wszystkich nas. Stąd też ja oceniam ruch Orbana jako taki wyrachowany ruch, który ma zaakcentować interesy Węgier, ale też gdybym miał go ocenić tak z punktu widzenia takiego politycznego, myślę, że wcale nie przysporzy mu to splendoru. Sądzę, że spora część Węgrów też liczy na spokój, liczy na
to, że NATO będzie jednomyślne w swoich działaniach i ruchy, gdzie wychodzą prywatne ambicje, bo ja to tak określam, prywatne ambicje polityków nikomu są niepotrzebne. To chciałem też zapytać o to, bo często tak się wytyka palcem Orbana, no bo on zabiera głos często jako pierwszy. No ale zanim chowają się interesy kilku większych krajów, dziś rozmawiałem z wiceministrem obrony narodowej, panem Skurkiewiczem, i on był taki pełen optymizmu, jeżeli chodzi o nastawienie choćby Niemiec i Francji co do rozszerzenia NATO o Ukrainę. A pamiętamy, że to był zawsze problem. No, Niemcy i Francja zablokowały już raz rozszerzenie NATO o Gruzję i Ukrainę. Pytanie, na ile rzeczywiście pan ocenia to nastawienie tam się zmieniło, a na ile oni sobie tak cierpliwie czekają za plecami Węgier i oni nie muszą już zabierać głosu? Myślę, że Niemcy zawsze muszą zaakcentować również swoją odmienność w niektórych sprawach i to historycznie jest często widoczne. Zresztą ostatnio nawet minister obrony wykluczył, że decyzja o poszerzeniu NATO o Ukrainę, czy nawet decyzja o tym, że Unia Europejska również poszerzy się o Ukrainę, będzie decyzją szybką. Sądzę, że jest to też polityka polegająca na zaakcentowaniu swojej mocy, polityka polegająca na pokazaniu wszystkim, że jednak Niemcy czy Francja są największymi krajami Unii Europejskiej, gospodarczo i również politycznie najmocniej osadzonymi w całej Unii Europejskiej. W NATO również odgrywają bardzo istotną rolę, stąd też inne kraje, które obserwują arenę międzynarodową, które współpracują w ramach Unii i w ramach NATO, mają liczyć się z głosem Niemiec. Natomiast trudno mi skomentować, jakimi wartościami i jakimi przesłankami kierował się minister obrony Niemiec, mówiąc bodajże 3 dni temu, że właśnie decyzja o tym, że Ukraina szybko wejdzie do tych wszystkich sojuszów, które tutaj wymieniamy, będzie decyzją szybko. No to są rozgrywki polityczne, interesy, które niestety moim zdaniem w dobie ataku Rosji na Ukrainę powinny odgrywać drugoplanową rolę. Uważam, że jedność krajów członkowskich NATO, jedność krajów Unii Europejskiej jest podstawą do osiągnięcia celu, jakim jest pokonanie reżimowej Rosji. Sądzę, że wspólna polityka międzynarodowa i wspólna polityka militarna, kontekst NATO oczywiście, tutaj jest najważniejszy i fakt, że nie wszyscy politycy są spójni co do tego, nie wróży szybkich i klarownych rozwiązań w kontekście przystąpienia Ukrainy. Tym bardziej, że Niemcy, jak wspomniałem na samym początku, odgrywają tutaj bardzo istotną rolę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj wiemy, że wsparcie żołnierzy niemieckich również odczuwamy na terenie Polski. Liczę na to, że to wsparcie będzie jak najdłużej, ale w tej materii również pojawiają się przeróżne na informacje, które dają do myślenia. Zresztą polityka Niemiec w konflikcie ukraińsko-rosyjskim jest zauważalna jako też nie do końca stabilna, bowiem ruchy Scholza polegające na blokowaniu niektórych decyzji związanych czy to z bronią, czy z pieniędzmi wspierającymi Ukrainę, były wymownym gestem, który powodował, że nie czuliśmy takiej pełnej stabilizacji w ramach decyzyjności, czy to w strukturach NATO, czy to w ramach Unii Europejskiej. No i na koniec chciałem zapytać właśnie, bo ta perspektywa rządów Scholza to nie jest perspektywa rządów takich jak Angeli Merkel. Czy gdyby CDU wróciło do władzy z tym nowym szefem, pańskim zdaniem, to rzeczywiście by było tak, jak on trochę, no jemu jest wygodnie, bo on teraz jest w opozycji, zarówno do Merkel, jak i do Scholza. Czy rzeczywiście by to była aż tak duża zmiana, jak się wydaje z tych jego zapowiedzi, czy jednak no, te interesy niemieckiego państwa byłyby interesami niemieckiego państwa i aż takiej rewolucji by nie było? Ja myślę, że wszyscy politycy niemieccy obok zapowiedzi mają również w historycznie uwarunkowaną walkę o interesy Niemiec. Stąd uważam, że zapowiedzi zapowiedziami, natomiast polityka w ramach Unii Europejskiej, jestem nawet przekonany o tym, że byłaby ukierunkowana na dbanie o interesy Niemiec. I pytanie oczywiście tutaj jest najważniejsze w tej kwestii, jak układałyby się, czy jak będą się układały relacje z krajami, które są w ramach Unii Europejskiej, w tym głównie z Polską. Dla mnie Niemcy są strategicznym partnerem gospodarczym, strategicznym partnerem politycznym i zmiana władzy w Niemczech jest dla nas istotnym wydarzeniem, możliwa zmiana władzy w Niemczech. Natomiast uważam, że ta zmiana może nastąpić, tym bardziej, że społeczeństwo niemieckie
ocenia Scholza, wiem ze względu na to, że obserwuję tę politykę, dość chłodno i dość negatywnie właśnie w kontekście jego zachowania w ramach wojny ukraińsko-rosyjskiej. Stąd też spodziewam się, że ta zmiana może nastąpić, a zapowiedzi ukazują, że polityka względem państw Unii Europejskiej no, może być tutaj nieco zmieniona, ale jak będzie, to się oczywiście wszyscy przekonamy. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był dr Paweł Ramiączek, Wyższa Szkoła Bankowa Merito. Dziękuję uprzejmie. A za chwilę u nas dwie polityczne strony. Przemysław Drawek, Prawo i Sprawiedliwość i Radosław Lubczyk, PSL. Ta rozmowa także w wersji wideo na polskieradio24.pl. Na naszym kanale na YouTubie i w mediach społecznościowych polecamy się Państwu serdecznie. Mamy poniedziałek, 24 dzień kwietnia i jest właśnie godzina 8. Czas na informację dnia. PiS poważnie traktuje obietnice dane Polakom, mówił w Gorzowie Wielkopolskim premier Mateusz Morawiecki. W weekend ruszył cykl spotkań polityków ugrupowania pod hasłem Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Dziś wznowienie negocjacji na szczeblu europejskim w sprawie nadmiernego importu ukraińskiego zboża. Wsparcie i odbudowa Ukrainy, energetyka i nowe technologie to tematy, które pojawią się podczas rozpoczynającego się przed południem w Katowicach 15. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Rafał Boguta, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wyborcami w województwie lubuskim w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. W sobotę akcję zainaugurował szef PiS Jarosław Kaczyński. W ramach akcji politycy ugrupowania podsumowują działania podejmowane w ciągu ostatnich lat. Chodzi o takie inwestycje jak drogi, szkoły i przedszkola, które wybudowano w ramach Polskiego Ładu. Premier Morawiecki mówił w Gorzowie Wielkopolskim, że PiS poważnie traktuje obietnice dane Polakom. Nasz program to Polska jako najlepsze miejsce do życia pod słońcem w całej Europie. Ruszyliśmy z kolejną naszą kampanią, która w tym odcinku tej kampanii najbliższych paru tygodni pokazuje te wszystkie inwestycje lokalne. To jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby o tym doskonale wiedzieli. I jednocześnie, szanowni państwo, to jest nasza umowa społeczna. Relacje z weekendowych spotkań odnajdą Państwo na naszym portalu polskieradio24.pl. A już za dwie godziny premier Morawiecki ma zaplanowaną wizytę w podwarszawskich Ząbkach. Na terenie tamtejszego przedszkola publicznego numer 1 jest zaplanowane wystąpienie szefa rządu, a także minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej. Transmisja w Polskim Radiu 24. Dziś mają zostać wznowione negocjacje Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy. Zaplanowano wideokonferencję z udziałem ministrów rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Wczorajsze rozmowy z wiceszefem Komisji Waldisem Dąbrowskisem nie przyniosły rezultatu. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś powiedział, że negocjacje zmierzają w dobrym kierunku. To, co w tej chwili proponuje Komisja Europejska, nie zostało uznane za wystarczające. Natomiast powinniśmy kontynuować te rozmowy. Z ustaleń naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej wynika, że Komisja jest gotowa rozszerzyć listę produktów z Ukrainy objętych zakazem importu. Pierwotna propozycja dotyczyła tylko pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Unijni dyplomaci twierdzą, że jest możliwe dodanie do tej listy także drobiu i jaj. Polska dodatkowo chce wpisania na listę owoców i przecierów z jabłek w związku z przepełnionymi chłodniami. Teraz najnowszy raport z frontu. Minionej doby Ukraińcy odparli 60 rosyjskich ataków w obwodzie donieckim, informuje tamtejszy sztab generalny. Najcięższe walki nadal toczą się o Bachmut i Mariinkę. Wsparcie Ukrainy, odbudowa tego kraju po wojnie to jedne z tematów, które poruszą na konferencji w Pradze przewodniczący parlamentów unijnych krajów. W programie jest wystąpienie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a gościem specjalnym tego wydarzenia będzie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. Wsparcie wojskowe Ukrainy to także jeden z kluczowych tematów narady w Luksemburgu ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich. Ta narada ma ruszyć za dwie godziny. Dziś na świecie jest wielka koalicja wsparcia Ukrainy, podkreślał nasz poranny gość, wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Dzisiaj Ukrainie pomaga ponad 50 krajów całego świata. Ukraina dzisiaj nie może pozostać sama sobie, tak jak to się stało w roku niestety 2014.
Poranną rozmowę z wiceministrem Skurkiewiczem odnajdą Państwo na naszym portalu polskieradio24.pl. Dodam, że w południe minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wraz z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim zainauguruje w Warszawie konferencję Rok od ustawy o obronie ojczyzny, rok ważnych zmian. Za 2 godziny w Luksemburgu w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości ma się rozpocząć dwudniowa rozprawa dotycząca skargi 7 krajów, w tym Polski, na pakiet drogowy zaostrzający zasady w transporcie międzynarodowym. Chodzi o przepisy dotyczące czasu pracy i płacy kierowców. Polska, która ma największą flotę transportową w całej Unii Europejskiej, najbardziej odczuje zmiany w regulacjach. Pakiet drogowy zaskarżyły do Unijnego Trybunału także Bułgaria, Cypr, Węgry, Litwa, Malta i Rumunia. Do tego tematu powrócimy w porannych serwisach. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą są w drodze do Mongolii, dokąd udali się z 3-dniową oficjalną wizytą. Rozmowy polskiego prezydenta z władzami w Ułan-Bator będą dotyczyć przede wszystkim współpracy gospodarczej oraz tematyki globalnego bezpieczeństwa. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zaznaczył, że jutro obaj prezydenci zainaugurują polsko-mongolskie forum biznesu. Będziemy chcieli naszych mongolskich partnerów przekonać do tego, aby ta współpraca nie tylko w zakresie surowców, ale także metod i technologii wydobywania tych surowców w oparciu o polskie doświadczenia pogłębiała się. Drugim ważnym sektorem będzie także sektor żywnościowy. Ponadto w trakcie wizyty w Ułan-Bator prezydent Duda otworzy oficjalnie polską ambasadę i wystąpi na Uniwersytecie Mongolskim, gdzie zostanie mu wręczony doktorat honoris causa. Za niespełna 2 godziny w Katowicach rozpocznie się 15. Europejski Kongres Gospodarczy. Przez 3 dni ponad 10 tysięcy uczestników będzie rozmawiało m.in. o energetyce, wsparciu i odbudowie Ukrainy, nowych technologiach oraz wyzwaniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Tradycyjnie jednym z głównych tematów rozmów w Katowicach będzie energetyka, mówi jeden z organizatorów wydarzenia, Wojciech Kuśpik. Rozmawiamy o bezpieczeństwie dostaw, o pewności dostaw energii, nośników energii. To jest dla nas realne, rzeczywiste ryzyko. Z drugiej strony ceny energii, które wpływają na życie każdego z nas, no i wpływają na konkurencyjność każdej branży, która konsumuje energię. To jest wyzwanie dla każdej firmy. W zaplanowanych dyskusjach będzie uczestniczyło wielu przedstawicieli rządu. W udział w sesji inauguracyjnej ma wziąć udział m.in. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Kongres potrwa do środy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie ciepło, ale na ogół pochmurno i z przelotnym deszczem. Lokalnie na północy możliwe także burze. Bez opadów ma być dziś tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na Dolnym Śląsku i Podhalu, około 20 w centrum do 22 na wschodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Witamy w poniedziałek, 24 kwietnia, w 114 dniu roku. A witamy tych, którzy wstali, dołączyli i są z nami. Kilka minut po godzinie 8. Dzisiejszy dzień będzie trwał 14 godzin 28 minut. Słońce zajdzie w Warszawie 10 minut przed 20. A mamy w ogóle dzisiaj Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych i Europejski Dzień Śniadania. Dwie polityczne strony już gotowe. 7,5 minuty po 8. Dwie strony. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gośćmi Polskiego Radia 24 są Radosław Lubczyk, PSL, Koalicja Polska, Centrum dla Polski. Witam. Dzień dobry, witam Państwa. I Przemysław Drabek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. No i panowie, zacznę od tematu, który w weekend się pojawił. To jest temat stary, ale wrócił teraz, dla mnie muszę przyznać, trochę niespodziewanie, a skoro PSL, Koalicja Polska myślą o, nawet nie myślą, to już jest zapowiedziane, że to jest niemal pewnik, o wspólnym starcie z Szymonem Hołownią. Chciałem zapytać panów o pomysł, który rzucił Szymon Hołownia, który zapowiedział, że wśród priorytetów, które on chciał będzie wspierać, pojawi się także budowa wspólnych europejskich sił zbrojnych. No i pytanie... Czy waszym zdaniem po doświadczeniach ostatnich, które mamy i z reakcjami całego świata i Europy, i z reakcjami Stanów Zjednoczonych i NATO, ta budowa wspólnych europejskich sił zbrojnych to jest rzeczywiście jeszcze temat żywy i ma sens? Czy to jest kompletnie pomysł z przeszłości, który jeszcze no, względów swoich tam ambicji mocarstwowych utrzymują
przy życiu Francuzi. Czy to by było bezpieczne, czy niebezpieczne, bo było w kontrze do Stanów Zjednoczonych i NATO? Jak wy to postrzegacie? No i zaczniemy od Rasława Lubczyka, PSL Koalicja Polska. No, skoro ma to być koalicjant, to ciekaw jestem tej opinii. Temat po pierwsze jest mi bardzo bliski, bo ja jestem oficerem Wojska Polskiego. Skończyłem Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu między innymi. Szczerze mówiąc, nie bardzo sobie wyobrażam pomysłu, no bo hasło Armia Europejska brzmi dobrze, ale czy to byłyby wojska pozanatowskie, dodatkowe wojska, jakby one miały być finansowane, kto, ile, jakie proporcje miałyby być wyłączone do tej Armii Europejskiej. Oczywiście dzisiaj widzimy, że ten terrorystyczny kraj, jakim jest zbrodnicza Rosja putinowska, wymaga armii odstraszającej, żeby nie śniło się tym barbarzyńcom, żeby podnieśli palec, rękę na Polskę, kraje bałtyckie, czy każdy inny kraj demokratyczny w Europie. Można rozmawiać, tylko ja nie bardzo wiem, o czym rozmawiać, bo nie wiem, jaka koncepcja miałaby być takiej armii. Ja jednak bym się skupił na wzmocnieniu polskiej armii, bo dzisiaj widzę, jak młodzi ludzie, którzy niestety, takie mam odczucie, idą do wojska, młodzi ludzie, bo dostają 4,5 tysiąca wynagrodzenie, a nie dlatego, żeby idą służyć Polsce. Ja pamiętam, jak służyłem w jednostce wojskowej. Nikt tam nie myślał, przynajmniej z tych oficerów, z tych żołnierzy, którzy poszli tam z powołania, że 15 i w butach już stoją przy bramie. Ja pamiętam poligony, gdzie po prostu było tak zimno, że człowiek trząsł się, ale to jest ćwiczenie dla obrony ojczyzny. Ja bym jednak wzmacniał morale, bo dzisiaj na Ukrainie, żeby nie morale, to ta wojna już dawno byłaby przegrana, morale w polskim wojsku. Ja zastanawiam się, czy taki młody człowiek jakby miał stanąć przed ruskim terrorystą i strzelić mu prosto w głowę, czy strzelić do niego, to by to zrobił. Oni nie mają żadnych skrupułów. Ja mam niestety tą wadę, że ja skończyłem Akademię Medyczną w Warszawie, uczyli mnie tam ratować życie. Ale skończyłem również Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu i tam mnie nauczyli zabijać. Powiem tak ogródkowo. Natomiast rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy nie są doświadczeni Afganistanem, Irakiem, ja mam pewne obawy, jak oni by się spisali na polu bitwy, bo że ktoś ma gorącą krew i głowę do walki, to jedno, ale ćwiczenia i dzisiaj ta młodzież, wojsko polskie powinno dużo, dużo, dużo więcej ćwiczyć. Armia Europejska, oczywiście można rozmawiać, ale trzeba poznać, jakie zasady, czy obok, czy w ramach, jakby to miało wyglądać. Przemysław Drabek, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, tak po pierwsze się odniosę do tej mojej wcześniejszej wypowiedzi mojego przedmówcy, bo tak z przykrością usłyszałem, że no tak trochę no nieładnie się pan odniósł do tych ludzi, młodych ludzi, którzy idą do wojska, twierdząc, że dla nich nie jest ważna Polska, tylko ważne 4,5 tysiąca złotych. No to jest w mojej ocenie zła ocena pana tych osób. Byłem na przysięgach, spotykam się z młodymi ludźmi, z osobami, którzy wstępują do Wojsk Obrony Terytorialnej. To są patrioci, świetni młodzi ludzie, którzy naprawdę mają pełną świadomość, co mają robić i dlaczego idą do wojska. I za to im bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że tą armię będziemy budowali. Druga refleksja podstawowa, odnosząca się do podstawowego pierwszego pytania, to jest taka, no ja pamiętam, moja babcia zawsze mówiła, umiesz liczyć, licz na siebie i to jest klucz naszego bezpieczeństwa. Klucz bezpieczeństwa Polski to silna polska armia, zdecydowanie liczniejsza, bardzo nowoczesna, powiem wprost, najsilniejsza armia w Europie. Wtedy będziemy mogli czuć się bezpiecznie, wtedy będziemy mogli rozumieć tą naszą niepodległość w taki sposób, że bezpieczna armia jest po to, nie po to, żeby jechać na wojnę, ale po to, żeby odstraszyć przeciwnika, ale też po to, żeby mogła się Polska rozwijać, mogły tu inwestować duże przedsiębiorstwa, wielkie firmy, bo będą wiedziały, że ich interesy będą zabezpieczone. Pomysł Armii Europejskiej, no to jest takie hasło, które mam wrażenie, że wraca co jakiś czas. Szymon Hołownia, jak widać tutaj z PSL-em, też się rozjeżdża w pomyśle na rzeczywistość, tak jak cała opozycja, która się absolutnie rozjeżdża
w idei, w ideologiach, w pomysłach na Polskę, której często w ogóle ich nie ma, albo jak już jakieś ma, no to gdzieś takie bardzo płytkie, znalezione z haseł europejskich, ideologii europejskiej. I niestety tu widać, że stworzenie jakiejkolwiek grupy, która miałaby wspólny, dobry dla Polski program z grupy osób, które mają reprezentować opozycję, no wydaje mi się niemożliwe, dlatego cały czas i zawsze będę zachęcał jednak, żeby głosować na bezpieczeństwo Polski i być z Prawem i Sprawiedliwością. I to są takie podstawowe rzeczy, więc reasumując, na pewno polska silna armia to jest klucz. Oddawanie decyzyjności, suwerenności armii europejskiej, która miałaby być zarządzana z Berlina, z Paryża, czy nie daj Boże z Brukseli, byłoby bardzo szkodliwe dla nas, dla naszego bezpieczeństwa. To pokazała właśnie wojna na Ukrainie. No, jak reagowali Niemcy, jak przeczekiwali, jaka ta pomoc była, jak długo te decyzje tam trwają, jakiekolwiek. Tak naprawdę jedynym szybką reakcją i wsparciem to były Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. To nie są kraje w Unii Europejskiej, które potrafiły zdecydować szybko i rzeczywiście ocenić sytuację i wesprzeć Ukrainę. No i oczywiście tym liderem jest Polska, była i będzie Polska, bo Polska jest w takim miejscu na mapie Europy, że tą armię musimy mieć silną. I jeszcze raz bym prosił o szacunek dla tych ludzi, którzy do tej armii wstępują i decydują się na to, żeby być żołnierzem Wojska Polskiego. Panowie, chciałem też zapytać o sprawę zboża z Ukrainy. Nie tylko zboża, bo ta lista towarów jest szersza, ale to funkcjonuje pod takim nagłówkiem zboże z Ukrainy. Jakiś czas już urzęduje nowy minister rolnictwa. Mamy też decyzję rządu, mamy zapowiedzi kolejnych decyzji. Chyba w tym tygodniu też rząd będzie się zajmował kolejnym pakietem ustaw dotyczących rolnictwa. No i pytanie o panów ocenę. Czy zmierza to do rozwiązania sytuacji, czy jeszcze za wcześnie, żeby no, móc takie optymistyczne opinie wygłosić i musimy na to poczekać? Radosław Lubczyk. Ja w tej sytuacji życzę dobrze rządowi, bo jak rząd przegra, to Polska przegra. Dzisiaj widzimy, że rolnicy mają wielki problem. I problem za chwilę będzie jeszcze większy, bo to, że minister obieca 400 zł, 1000 zł, 2000, to nie ma większego znaczenia, jak nie będzie gdzie tego zboża zmagazynować po żniwach, bo tu jest dzisiaj problem. I to są jakby oficjalne dane. Około 70 milionów ton zalega w polskich magazynach. No, ta ilość jest ograniczona. Więc dzisiaj trzeba coś zrobić, żeby te zboże wywieźć z Polski. Z Ukrainy zboże musi do Polski wjeżdżać, ale tylko pod jednym warunkiem. Jako tranzyt. I ten tranzyt powinien jechać prosto do portów polskich, niemieckich, jako tylko droga tranzytowa. I dzisiaj słyszymy, że te wagony będą nadzorowane, będą śledzone. Czyli nie można było tego zrobić przez ostatni rok czasu. Nagle można zrobić, a wtedy nie było można. Unia, słyszymy, nawet nie zareagowała, nie pomogła. Czyli to jest w kompetencjach Polski śledzenie. To, że nie ma ceł, to jest jedno. A to, że towary się powinno badać na granicy, to jest drugie. I tu proszę jakby nie mieszać do tego Unii. Komisarz Wojciechowski ze swojej pozycji rolnictwa, jako komisarz rolnictwa, powinien o to zadbać. Oczywiście cła to nie jest jego kompetencja, ale już rolnictwo to jest jego kompetencja. Ja naprawdę dobrze życzę w tej sprawie, bo może być naprawdę kłopot, że te polskie zboże, które zostanie zebrane, nie będzie gdzie można go po pierwsze sprzedać, bo nikt go nie będzie chciał kupić, jak będzie wszystko zmagazynowane. Tu musimy jakby mocno, niech premier Morawiecki czy komisarz Wojciechowski zaczyna spotykać się z urzędnikami w Brukseli, z europosłami EPP i niech im wytłumaczy. Oni naprawdę są po to, żeby tam słuchać naszego premiera czy naszego komisarza. I rzeczywiście, tylko czy jest taka pomoc, wyciągnięcia do nich rękę, bo mówienie, że my coś nie załatwiamy, my jako EPP, a czy zwróciliście się z prośbą o to, żeby coś było załatwione?
Unia Europejska musi kupić te polskie zboże i wysłać je do Afryki, tam gdzie jest głód, bieda. To jest jedyny sposób, żeby tego dzisiaj zboża, które jest magazynowane przed żniwami polskimi, się pozbyć i żeby ono mogło wyjechać z polskich magazynów. Unia Europejska musi je kupić i wyjechać do Afryki. Przemysław Drabek, Prawo i Sprawiedliwość. No krótka odpowiedź. Przecież może pan nie pamięta, ale przecież pan premier Mateusz Morawiecki wraz z pięcioma innymi państwami wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o wsparcie. I Komisja Europejska po prostu nie zareagowała. Niestety tak mielą te młyny europejskie, Komisji Europejskiej, że każda decyzja trwa bardzo długo i często jest obwarowana różnego rodzaju interesami, wpływami, lobby. No tak trochę cicho ostatnio się mówi o ogromnym, gigantycznym skandalu w Unii Europejskiej z łapówkami, ogromnymi wpływami zewnętrznymi i niestety mam wrażenie, że ten temat jeszcze potrzebuje bardzo dużo wyjaśnienia i on będzie miał drugie dno, bo to są ogromne interesy. A jak to wygląda w Europie i na świecie? Pamiętajmy o tym, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową, nie tylko klasyczną wojnę na froncie ukraińskim, ale też wojnę hybrydową. Rozpoczęło się od wojny energetycznej, potem atak na polsko-białoruską granicę migracyjny, jakby granie cenami energii. Teraz rozpoczęła się właśnie też ta wojna związana ze zbożem, z zasypywaniem ogromną ilością zboża w celu obniżenia cen. Komisja Europejska, Unia Europejska trochę nie potrafi sobie z tym poradzić. My podejmujemy bardzo konkretne decyzje po to, żeby wesprzeć rolników i chciałbym tutaj powiedzieć, że już ta sytuacja powoli się normuje. Ja wiem, że opozycja będzie używała każdej sytuacji kryzysowej, którą wywołała wojna, którą wywołał Putin do tego, żeby uderzyć w polski rząd, ale przypomnijmy sobie to, jak jeszcze kilka miesięcy temu był lament, krzyk i nawet u państwa na antenie rozmawiałem z opozycyjnym parlamentarzystą, który tam opowiadał, że nie będzie węgla, ludzie będą marznęli, w ogóle no, nie przeżyjemy zimy i co będzie dalej. No, jak widać, polski rząd potrafił zdecydowanie szybko zadziałać i zażegnaliśmy ten kryzys. Jesteśmy z rolnikami, zawsze będziemy z polskimi rolnikami, zrobimy wszystko, żeby polski rolnik jak najmniej odczuł tą sytuację kryzysową, która, tak jak mówię, dotyczy nie tylko i wyłącznie Polski, ale dotyczy wszystkich krajów przygranicznych, na wschodniej części Europy, ale też i całego powoli świata, bo to, jak mówię, ta rzeczywistość jest jednym z elementów wojny hybrydowej. I pan minister Robert Telus no, pokazał, że w ciągu kilku dni potrafi w sposób zdecydowany zadziałać i myślę, że te działania są dostrzegane, jak i również szereg metod, które są proponowane przez polski rząd, dopłat do paliwa, dopłat do nawozów, stabilizacja rynków, dopłat do skupu zboża. To są elementy, które widać i będą bardzo mocnym wsparciem i konkretem dla polskiej wsi. To jest historycznie, z tego co pamiętam, około 10 miliardów złotych, to są historycznie największe pieniądze, które będą wspierały i wspierają polską wieś i na pewno sobie z tym problemem również poradzimy. Panowie, chciałem też zapytać o taką informację, która różnie jest interpretowana. TSUE obniża karę pieniężną nałożoną na Polskę w sporze o praworządność. W piątek wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości ogłosił, że ta kara zostanie zmniejszona z 1 000 000 euro dziennie do 500 000 euro dziennie. No i pytanie, czy to jest jakiś, nie wiem, sygnał, że idzie odwilż i będzie można się dogadać? Czy to jest sygnał taki, że, no nie wiem, głupio Polskę karać bardziej niż Rosję większymi sankcjami w tej sytuacji, jaka obecnie jest? Czy to nie ma znaczenia, po prostu po jakimś czasie, no nie wiem, już te kary i tak nie mają aż takiego znaczenia, bo widać, że żadna ze stron nie zamierza ze swojego punktu widzenia zrezygnować. Radosław Chlubczyk, PSL, Koalicja Polska. Tu pan poseł mówił, że pozycja nie jest zjednoczona. Oczywiście, że nie jest zjednoczona, bo jesteśmy w różnych ugrupowaniach, ale wy w Zjednoczonej Prawicy też macie różne poglądy, tak jak Solidarna Polska, i wy się jednak różnicie pod
wieloma względami, więc no to chyba jest normalne, że ludzie się różnią, a nie wszyscy mówią, jakich wódz stoi na czele. Tu oczywiście no, sprawa jakby nie jest rozwiązania. To, że zmniejszona jest kara i bardzo dobrze, że jest zmniejszona kara, natomiast problem cały czas nie jest rozwiązany. Ja mam nadzieję, że w końcu w tej zjednoczonej, niezjednoczonej prawicy pod tym względem się dogadacie i ten problem rozwiążecie. Ja jestem w parlamencie od 7 lat i obiecano wasz punkt programowy, że zmniejszą się czas oczekiwania na sprawy, że te sprawy szybko zostaną rozstrzygnięte. Dzisiaj widzimy, że w sądach te czasy się wydłużają. Obok mojego biura poselskiego są trzy kancelarie prawne i wielokrotnie z nimi rozmawiałem, że te czasy naprawdę się wydłużają. Jest pomieszanie z poplątaniem w tych sądach dzisiaj. Nigdy nie widzieli takich długich czasu oczekiwania, więc tu rzeczywiście ta praworządność w Polsce, te reformy, które Zjednoczona Prawica robiła, oczywiście one są jakby forpocztą pana Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, no ale to jesteście razem, o wszystkich mówicie w jednym językiem, czy macie różne poglądy na różne sprawy, więc to nie jest żaden zarzut pana posła, że my na opozycji się różnimy, bo jesteśmy w różnych formacjach politycznych i to jest całkiem normalne. Natomiast trzeba zawsze rozmawiać również z partią rządzącą, żeby rozwiązywać problemy, które są w Polsce. Mnie naprawdę nie zależy na tym, żeby wyciągać jakieś różne rzeczy, bo ja chcę, żeby w Polsce Polakom po prostu żyło się lepiej. A jeśli chodzi o zmniejszenie kary, dobrze, w dobrą stronę, bo rzeczywiście ta kara była strasznie wysoka, ale sprawa nie została rozwiązana. Przemysław Drabek, Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze słyszeć, że jest chęć współpracy. Ja zawsze jestem otwarty na współpracę, ale odnosząc się do podstawowego pytania, panie redaktorze, no przecież przed chwilą to powiedziałem, że Unia Europejska ma gigantyczny problem z praworządnością. No w historii największa afera korupcyjna, miliony euro łapówkach dla europosłów, osób zaangażowanych, funkcjonujących w Parlamencie Europejskim. Naprawdę wpływy krajów spoza Unii Europejskiej, myślę, że również bardzo mocne wpływy rosyjskie w Parlamencie Europejskim, to się da wyczuć, to można widzieć, jak te działania, jakie działania są podejmowane. Pamiętajmy, że osoby, które były liderami właśnie tych działań pisania rezolucji przeciwko Polsce, z jednej strony to byli polscy europosłowie, to jest bardzo przykre, że oni nie reprezentują polskich interesów, tylko atakują Polskę. Doktryna ulica i zagranica jest realizowana. To jest smutne i bardzo, bardzo przykre i myślę, że Polacy powinni to słyszeć i też to ocenić, że oddelegowywanie polityków do Parlamentu Europejskiego, którzy działają przeciwko Polsce, no jest dużym, dużym błędem. Nie róbmy tego w przyszłości, ale więc widać, że te osoby, które kreowały tą antypolską nagonkę, były często osobami skorumpowanymi, wprost skorumpowanymi pieniędzmi krajów spoza Unii Europejskiej. Pytanie, czy też tam nie było pieniędzy rosyjskich. To jest po pierwsze. Po drugie... Ostatnie słowo. Ta cała rzeczywistość i Polska, i ten cały atak na Polskę jest dlatego kreowany przez Unię Europejską, dlatego że my stajemy troszeczkę na przekór tym szaleńczym pomysłom jak Fit for 55, stajemy na przekór tym zideologizowanym pomysłom, że za chwilę zabroni się Polakom jeść określoną ilość mięsa, nakażemy jeździć tylko elektrycznymi samochodami i naprawdę Unia Europejska chce Polakom i wielu obywatelom odbierać wolność. My chcemy mówić o tym, że chcemy Unii Europejskiej wspólnej, silnej, mocnej, ale opartej na jednak tych fundamentach, na której była tworzona, na myśli Schumana i to jest klucz, o którym mówimy. A dzisiejsza zideologizowana grupa rządząca w Unii Europejskiej po prostu się temu sprzeciwia i dlatego atakuje Polskę. Dziękuję uprzejmie. Gośćmi Polskiego Radia 24 byli Radosław Lubczyk, PSL, Koalicja Polska, Centrum dla Polski. Dziękuję bardzo. Dobrej dnia życzę. Przemysław Drabek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia życzę. Reklama. Barbara. No?
W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej ma. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Trwa poranek Polskiego Radia 24 i jest 8.30. Czas na informacje dnia. Rafał Boguta. Wicerzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka krytykuje zapowiedź opozycyjnego marszu 4 czerwca ogłoszonego przez lidera PO Donalda Tuska. Według zapowiedzi lidera Platformy ma to być marsz, tu cytat, przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu za wolnymi wyborami. Choć Donald Tusk datą pochodu nawiązuje do pierwszych częściowo wolnych wyborów w 1989 roku, to Urszula Rusecka mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia, że bardziej adekwatna byłaby rocznica upadku rządu Jana Olszewskiego. 4 czerwca 1992. Policzmy głosy, panowie, policzmy głosy. Więc nie wiem, czy pan Donald Tusk chce w tym marszem powiedzieć policzmy głosy, bo nie pomaga zagranica, to teraz znowu będzie ulica. Oprócz Platformy Obywatelskiej i jej zwolenników udział w marszu zapowiedzieli Lewica oraz Ogólnopolski Strajk Kobiet. W berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego zostanie dziś otwarta wystawa poświęcona rzezi woli. Opowiada ona o ludobójstwie mieszkańców tej stołecznej dzielnicy. Tematem przewodnim jest odpowiedzialność za zbrodnie, mówi rzecznik berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego Patryk Szostak. Pokazujemy, jak doszło do tego, że Heinz Reinhardt nie został skazany. Skupiamy się na procesie, a ten proces z kolei pokazuje też, co się działo właśnie w trakcie właśnie rzezi woli. Jest też bardzo dużo zeznań świadków, nagrania multimedialne, różnych osób, które po prostu często przez zupełny jakiś cud udało im się przeżyć i uratować, ale widziały, co się działo. Do masowych mordów mieszkańców stołecznej Woli doszło między 5 a 7 sierpnia 1944 roku. W masowych egzekucjach zginęło według różnych szacunków od 40 do 60 tysięcy osób. Wczesnym rankiem w Berlinie wylądował samolot, który przywiózł 100 osób ewakuowanych z Sudanu. Niemcy chcą wywieźć z tego kraju ponad 300 swoich obywateli. Francuskie media podały, że Francja wywiozła z Sudanu prawie 400 osób. Również rząd włoski zdecydował się na ewakuację ludności cywilnej z tego kraju. Około 140 włoskich obywateli zostało wezwanych do udania się do ambasady Włoch w Chartumie w celu ewakuacji. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak poinformował, że wojsko ewakuowało wczoraj personel dyplomatyczny wraz z rodzinami. Od połowy kwietnia w Sudanie trwają zacięte walki między armią a paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia. Zginęło już ponad 400 osób.
We wschodniej połowie kraju jeszcze pogodnie, ale w ciągu dnia ma zacząć się chmurzyć. Prawie w całym kraju prognozowany jest przelotny deszcz. Bez opadów dziś tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na Dolnym Śląsku i Podhalu, około 20 w centrum do 22 stopni na wschodzie. A teraz pora na sport. Filip Jastrzębski. Iga Świątek wygrała tenisowy turniej w Stuttgarcie. Polka obroniła tytuł sprzed roku, pokonując w finale Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6-3, 6-4. Sukces liderki światowego rankingu komentuje trener tenisa Paweł Ostrowski. Iga po prostu zagrała, szczerze mówiąc, ponad to, co w danym momencie nawet jest w stanie zagrać. Czyli zagrała psychicznie fenomenalnie, jeżeli chodzi o nastawienie do meczu i tak dalej. Może nie jest w najwyższej formie, ale zagrała dokładnie to, co jest w stanie na dzień dzisiejszy zaprezentować, a nawet więcej. I dlatego wygrała. Natomiast Sabalenka, myślę, żeby mogła więcej pokazać, ale znowu dała się troszkę zepchnąć do defensywy i potem te strzały, takie po prostu ratowanie się na siłę, chciała po prostu przejąć inicjatywę, ale już było po prostu za późno i za dużo błędów i dlatego Iga wygrała. Iga Świątek w Stuttgarcie wróciła na kort po blisko miesięcznej kontuzji. To jej 13. tytuł w karierze. Rywalizujący w stylu klasycznym Kamil Czarnecki zdobył brązowy medal zapaśniczych Mistrzostw Europy w Zagrzebiu. W walce o miejsce na podium Polak pokonał Serba Alego Arsalana przez przewagę techniczną 10-2. Polscy zapaśnicy przywiozą ze stolicy Chorwacji 3 brązowe krążki. Bez medalu wrócą do kraju polscy sztangiści, którzy mają za sobą Mistrzostwa Europy w Erywaniu. Ostatniego dnia zawodów w stolicy Armenii 6. miejsce zajął Arkadiusz Michalski w kategorii powyżej 109 kg. Piłkarze Górnika Zabrze znacznie zwiększyli szanse na utrzymanie się w Ekstraklasie. W meczu 29. kolejki Zabrze wygrali ze Śląskiem Wrocław 2-0. Podopieczni Jana Urbana mają już 4 punkty przewagi nad Śląskiem, który jest w strefie spadkowej. W innym wczorajszym spotkaniu drużyn walczących o pozostanie w lidze Korona Kielce zremisowała z Zagłębiem Lubin 2-2. Trzecią porażkę z rzędu poniósł łódzki Widzew, który tym razem przegrał z Piastem Gliwice 2-3. W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski siatkarzy o krok od finału są już Zaksa Kędzierzyn Koźle i Jastrzębski Węgiel. Oba zespoły prowadzą w półfinałowej rywalizacji do 3 zwycięstw 2-0. Broniąca tytułu Zaksa pokonała wczoraj Resowie 3-1, a Jastrzębski Węgiel wygrał z Wartą Zawiercie 3-2. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 24,5 minuty do 9. Debata poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gośćmi Polskiego Radia 24 są profesor Sebastian Gajewski, Centrum im. Daszyńskiego. Dzień dobry. I Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność. Dzień dobry. No i panowie, zacznę od tematu, który jest takim tematem dyżurnym wszystkich dyskusji od wielu tygodni, ale od innej strony chciałem. Zboże z Ukrainy, tak zwane zboże z Ukrainy, bo wiem, że chodzi o większą grupę towarów i zmaganie się z tym tematem. Były takie zapowiedzi, że to będzie olbrzymi problem dla Prawa i Sprawiedliwości, no bo to jest głosy wsi, to jest ważny elektorat dla Prawa i Sprawiedliwości. Te głosy, no, bywało, że przesądzały o wyniku wyborów. Tymczasem z tych sondaży, które do tej pory już przez dłuższy czas się pojawiały, nie widać jakiegoś tąpnięcia dla poparcia PiS-u na wsi. No i pytanie, czy to jest tak, że to był problem PiS ze wsią, czy może z dużymi producentami, którzy nie są w swojej masie aż tak ważną grupą i raczej to nie było koniecznie to samo. A może jest tak, że ci producenci rolni to była taka grupa, przy której PiS, trochę o tym mówiliśmy przed tygodniem, no mógł kolejny pokazać, że jak się pojawia problem, nawet jeżeli niedopatrzony przez PiS, no to oni jakoś reagują, więc można liczyć na to, że jest partner do rozmowy i zwrócą uwagę na problem. Czy może jest też tak, że niezależnie od wszystkiego i wieś patrzy na to, że no, mówiąc brutalnie, nie ma na kogo głosować, bo pamiętają, że kiedyś były jakieś problemy, to słyszeli, że nie ma pieniędzy i nic się nie da z tym wszystkim zrobić. Profesor Sebastian Gajewski, Centrum Jadaszyńskiego. No ja od początku tej dyskusji stawiam tezę, że cały kryzys zbożowy, on będzie miał niewielki wpływ na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i tak naprawdę dla kogokolwiek, bo on realnie nie dotyczy wsi, on dotyczy rolników. Rolników, jak wiemy, w Polsce jest 2%, a z tych 2% tylko pewna część zajmuje się produkcją zbożową i to tylko ewentualnie ta część może być dotknięta w sensie ekonomicznym w przywozem zboża z Ukrainy i tymi problemami, o których dzisiaj rozmawiamy, cenami wypełnionymi
elewatorami i tym wszystkim, co rząd tak pośpiesznie usiłuje zobaczymy, czy z większym, czy z mniejszym sukcesem rozwiązać. Ja myślę zresztą, że bez względu na to, jak ten kryzys zostanie rozwiązany i nawet gdyby zdarzyło się tak, że to oczywiście nie ma miejsca, ale że tych rolników w Polsce jest więcej i ludzi uzależnionych od produkcji zbożowej jest więcej niż jest w rzeczywistości, no to te źródła poparcia dla Zjednoczonej Prawicy na wsi, one są inne niż przywiązanie czy pozytywna ocena polityki rolnej czy polityki społeczno-gospodarczej prowadzonej przez tą partię. Ja sądzę, że te źródła, one bardziej lokują się w takiej sferze symbolicznej, w sferze związanej w sferze kulturowej. No, chodzi po prostu o silne przywiązanie do Zjednoczonej Prawicy do Kościoła katolickiego, do tak zwanego tradycyjnego systemu wartości, do tradycyjnego stylu życia. Jeśli z jednej strony mielibyśmy na jednej szali postawić kryzys zbożowy, a na drugiej kwestie właśnie kulturowe, Kościół katolicki, ten tradycyjny styl życia, to ostatnio nam bardzo mocno wybrzmiało w debacie publicznej. Ona oczywiście została zredukowana do absurdu opowieści o tym, że Rafał Trzaskowski razem z Komisją Europejską każe Polakom jeść robaki, ale jakkolwiek to opakowanie nie byłoby absurdalne, to ono dotykało czegoś, istotnego, to znaczy jak mocno jesteśmy przywiązani do tego, jak żyjemy od lat i jak mocno, jaka jest w nas, jako w społeczeństwie, gotowość do ewentualnych zmian w tym stylu życia, na przykład związanych z koniecznością ochrony klimatu. Myślę, że ta gotowość wśród ludności wiejskiej, wśród także wśród rolników, ona po prostu jest mniejsza, więc ja bym się żadnego tąpnięcia sondażowego nie spodziewał. Ja mam też takie wrażenie, i to trochę już wychodzę poza te sprawy związane ze wsią, że taki jest motyw w naszej debacie publicznej oczekiwania na jakieś tąpnięcie sondażowe, tylko że to już chyba nie są te czasy, kiedy tych tąpnięć można się spodziewać. Realnie te tąpnięcia sondażowe, one raczej były czymś, co występowało w przeszłości, czyli tak mniej więcej kilkanaście lat wcześniej. To były takie tąpnięcia związane z aferą, na przykład z aferą Rywina, ale pamiętam też takie wielkie tąpnięcie sondażowe, jak była ta afera hazardowa, prawda? Nagle Platformie Obywatelskiej spadło poparcie o kilkanaście punktów procentowych. To chyba później chyba też było przy tej decyzji o wieku emerytalnym, kiedy to wielu tak zaskoczyło ludzi. Być może tak, ale to w dzisiejszej rzeczywistości jest już raczej mało możliwe, bo ten dopływ do informacji, który ma w zasadzie każdy obywatel naszego kraju, my jesteśmy zewsząd wręcz atakowani rozmaitymi informacjami, aferami, zmianami, kontrowersyjnymi pomysłami. To wszystko powoduje, że jako obywatele po prostu stajemy się na to względnie odporni i raczej te preferencje wyborcze nie zmieniają się pod wpływem jednej decyzji, pod wpływem jednej chwili, tylko są związane z taką całościową oceną jakiejś formacji politycznej, czy właśnie przywiązaniem do pewnej wizji człowieka, wizji państwa, systemu wartości. To są te obszary, w których to się dzisiaj lokuje, więc ja w ogóle czy to jest kryzys zbożowy, czy to był kryzys odrzański, czy jakikolwiek inny kryzys, no nie spodziewałbym się, że to się przełoży na tąpnięcie sondażowe, czy w ogóle na poparcie wśród jakiejkolwiek grupy. Jakub Pacan, tygodnik Solidarność. Znaczy, ten kryzys zbożowy jest związany, on ma wiele aspektów w sobie, związany z wieloma aspektami i faktycznie tu jest o tyle taka dziwna sytuacja, że z jednej strony, tak jak mówi pan profesor, jest rolników 2% i wskazują na to sondaże, że to się nie przekłada na poparcie dla PiS-u, natomiast z drugiej strony jest tak, że jak się czyta komentarze, czy w mediach społecznościowych, czy przegląda się różne fora, to tam jest ogromna obawa przed tym, żeby ta infrastruktura rolnicza w Polsce, żeby ona się utrzymała, żeby ona została polska, żeby ona została w polskich rękach mimo wszystko. I tutaj się to przebija. Natomiast też z drugiej strony, no, korzystają z tego partie opozycyjne, bo to jest naturalne. I podbijają ten bębenek, więc to też był taki, jest do tej pory, bo te protesty rolników dalej trwają, jest to też taki fakt medialny. Natomiast czy PiS się ma czego obawiać? Zobaczymy w perspektywie długoterminowej, dlatego też, że też wiemy, że
No te badania się raczej nie pojawiają, natomiast też stosunek Polaków do pomocy Ukrainie, on już nie jest taki, jak był na początku wojny. I też pamiętam, że było takie wystąpienie, raz tylko to powiedziała Beaty Szydło, że pomoc nie może być się odbywać kosztem społeczeństwa polskiego. Więc ja się cieszę, że w ogóle nie ma czegoś takiego w polityce, bo faktycznie nie ma, jak granie kartą antyukraińską, bo to by było najgorsze, gdyby nas chcieli ktoś, myślę, że z zewnątrz, bo raczej w Polsce nikt porusznić z Ukraińcami i po prostu stworzyć dwa wrogie społeczeństwa. Natomiast z drugiej strony też zagadnienia ukraińskie, one będą coraz ważniejsze, z każdym rokiem będą coraz bardziej istotne dla polskiej polityki. Teraz jest wojna i teraz jeszcze sprawy związane z Ukrainą, z sąsiadami naszymi ukraińskimi, na szczęście oni się dobrze integrują. One jeszcze teraz ich nie ma w debacie publicznej. Tak jak mówię, dobrze, że nie jest grana ta karta antyukraińska. Natomiast ja myślę, że za kilka lat rozpocznie się taka debata na temat naszego współistnienia, na temat naszych wzajemnych relacji i po prostu będziemy wracali do tych rzeczy, które są dla nas ważne. I ten rząd, który to będzie musiał robić, to też będzie dla niego takie nowe, bo do tej pory w powojennej historii Polski nie mieliśmy takich problemów, bo Polska była krajem jednorodnym. Natomiast teraz już możemy powiedzieć, że są dwa społeczeństwa. I ciekaw jestem, jak to się będzie rozgrywało, bo to będzie taki test i to będzie tak, jak rząd, który będzie, nie wiemy, który będzie, tą sprawę będzie próbował rozwiązać, tak też nada kierunek temu współistnieniu na kolejne dekady. To uważam jest bardzo ważne i to wyzwanie jeszcze stoi przed nami. Ale i szansa, myślę. Ja mam takie wrażenie, że być może te tarcia pomiędzy dwoma grupami Polaków, które głosują, mówiąc cudzysłowie, na PiS i antyPiS, będą większe niż między Polakami a Ukraińcami. Takie mam wrażenie jeszcze przez lata. Ale ja teraz tarci też nie widzę. Natomiast też mówię, że bo to jest zawsze tak, jeżeli się zmienia struktura demograficzna każdego narodu, to jest gigantyczne wydarzenie. To jest ogromne wydarzenie i myślę, że mam nadzieję, jestem przekonany, że w cywilizowanych warunkach się to odbędzie, natomiast taka dyskusja dojrzeje do niej i ona będzie. No i panowie, chciałem też zapytać o coś, co jest taką, może to temat nie jest aż tak poważny, czyli zapowiedziany przez Donalda Tuska i Platformę Marsz 4 czerwca. To może jest taka bzdurka, pomysł jak pomysł, taki trochę dla mnie Bronisławo Komorowski pomysł, ale jeżeli Platforma uznaje, Donald Tusk, że to im coś pomoże, to zapewne to zorganizują, ale chciałem zapytać o reakcji pozostałych liderów opozycji, bo mam wrażenie, że one były zaskakująco niechętne i wrogie nawet. Dzisiaj nawet europoseł Lewicy Marek Balt opisał to jako nieudane stand-upowe występy Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego i dosyć z buta potraktował tę propozycję Marszu 4 czerwca. No i pytanie, no i z drugiej strony oczywiście, kiedy się okazało, że te reakcje są tak niechętne, pojawiło się ze strony Platformy i jej zwolenników bardzo ostre reakcje na postawy liderów opozycji. Dlaczego taka drobna rzecz i nieistotna tak naprawdę wywołuje aż takie olbrzymie dyskusje? Profesor Sebastian Giełski, Centrum. To nie jest kwestia drobna ani nieistotna i w takich kategoriach nie można kolejnej inicjatywy Donalda Tuska traktować. To jest tam marsz 4 czerwca. Kto to będzie jeszcze przy urnie wyborczej pamiętał? Nie, to jest znaczenie wyborcze tego, myślę, że znaczenie wyborcze tego marszu będzie bardzo niewielkie, w szczególności, że ten marsz odbywa się kilka miesięcy przed wyborami, chociaż zakładam, że w Platformie Obywatelskiej jest pamięć o błękitnym marszu chyba z 2006 roku. To był taki marsz przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. No a potem rzeczywiście dla Platformy Obywatelskiej 2007 rok przyniósł zwycięstwo wyborcze. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście z tym marszem jest pewien problem. I to nie chodzi o to, czy data jest dobrze dobrana, czy motywy, hasła tego marszu są dobrze ustalone przez Donalda Tuska i kierownictwo Platformy Obywatelskiej, ile problem polega na czymś innym. To znaczy na takim mniej lub bardziej wysłowionym oczekiwaniu ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej oraz wspierających ich publicystów czy osoby aktywne publicznie, że każda inicjatywa Donalda Tuska ma być jednocześnie inicjatywą całej opozycji, organizowaną w schemacie: Donald Tusk wychodzi na konferencję prasową albo pojawia się w jakimś radiu lub telewizji, ogłasza pomysł, a następnie wszyscy liderzy partii opozycyjnych mają przyklasnąć i powiedzieć:
Donaldzie, to jest wspaniały pomysł. Oczywiście już będziemy 4 czerwca. Podaj tylko gdzie, godzinę. My już jesteśmy, zabieramy swoich ludzi. W zasadzie to tylko ty występuj, jesteś liderem opozycji, mężem stanu, kandydatem na premiera, po prostu postacią, która odnowi oblicze tej ziemi. Znaczy, to oczekiwanie, myślę, że w każdej normalnie funkcjonującej demokracji zostałoby uznane za absurdalne. Ja je w taki sposób postrzegam. To znaczy oczekiwanie, że politycy wszystkich partii opozycyjnych wezmą udział w wiecu organizowanym przez inną partię opozycyjną, z którą przecież, jak to jest oczywiste, jak pokazują badania, konkurują o wyborców, konkurują o elektorat, bo żadnych przepływów między elektoratu, między Prawem i Sprawiedliwością i partiami opozycyjnymi nie ma. Potwierdzają to dziesiątki badań przeprowadzanych w ostatnich latach. No takie oczekiwanie jest po prostu absurdalne. Trzeba też powiedzieć, że oczywiście jest pole i miejsce do wspólnych inicjatyw opozycji, w szczególności, że te relacje między partiami opozycyjnymi, one są względnie przyjazne i widać w Sejmie, że bardzo wiele wspólnych rzeczy udaje się robić. Czy to są projekty ustaw, to może trochę rzadziej, bo bardziej kluby składają swoje projekty, ale głosowania, wystąpienia, jakieś inicjatywy, konferencje prasowe. No ale to jest jedna rzecz i to dobrze wróży, jeśli partie te myślą w przyszłości o koalicji rządzącej. No ale druga rzecz to jest oczekiwanie podporządkowania się przez inne partie opozycyjne większemu partnerowi na opozycji. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest normalne, to nie jest poważne i nikt takich oczekiwań nie może i nie powinien formułować, a z drugiej strony takie odpowiadanie na to, tak oczywiście już lecimy, no to stawia pod znakiem zapytania sens funkcjonowania jakiegoś innego podmiotu na opozycji. No bo jeśli ktoś chce brać udział w wiecach organizowanych przez lidera jednej partii, to może niech się do tej partii po prostu zapisze. No myślę, że to trzeba wyraźnie powiedzieć i w szczególności, że ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. I to było bardzo wyraźne przy inicjatywie jednej listy, która w istocie była inicjatywą medialną. To znaczy, no nie wiem, no, Donald Tusk nie komunikował, że zaprosił wszystkich liderów opozycji na rozmowy, rozmawiamy o jednej liście i takie rozmowy się odbyły. Wiadomo, o co chodziło w jednej liście i wiadomo, o co chodzi w tym marszu. No chodzi o to, żeby pokazać, że lider opozycji jest jeden, a kto się nie przyłącza do Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, gra z PiS-em. Dobrze, że pozostałe partie opozycyjne widzą ten mechanizm i no, w to już nie wchodzą. Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność. Znaczy, polityk Donald Tusk się trochę wyczerpuje jako polityk w Polsce i tu szuka kół ratunkowych. Chciałby rozszerzyć to swoje władztwo też po to, żeby się jeszcze utrzymać przy władzy też jako lider Platformy, lider opozycji, bo z jednej strony widzimy, że pewna formuła jego działania w polskiej polityce no, dobiega końca, no bo faktycznie zmobilizował ten żelazny elektorat wokół Platformy, no ale dalej ta Platforma nie ma raczej szansy teraz na przejęcie władzy. Po piętach deptam Rafał Trzaskowski i ludzie Rafała Trzaskowskiego, bo też trzeba o tym pamiętać. I dlatego to są takie ruchy Donalda Tuska, które jeszcze trochę mu dadzą paliwa, jeszcze trochę go poniosą w tej polskiej polityce. Bo wie, że jeżeli teraz przegra te wybory, znaczy nie zdobędzie władzy w tych wyborach, no to też ludzie zaczną pytać, co z jego dalszym losem. Tym bardziej, że zaraz mu zaczną przypominać te wszystkie sondaże, w których ma bardzo duży negatywny elektorat. I z drugiej strony jest też coraz młode pokolenie polityków i młode pokolenie wyborców, które coraz głośniej mówi, że pora na zmianę pokoleniową w polskiej polityce, ponieważ te problemy, którymi żyją liderzy rządzący dzisiejszymi partiami, to są często zapiekłe, personalne takie kwasy i one no, nie przekładają się też na to, co się dzieje w Polsce, na te zmiany cywilizacyjne, które do Polski przychodzą. Dlatego ja myślę, z tego powodu też Donald Tusk chce organizować ten marsz 4 czerwca. Z drugiej strony wiadomo, że jeżeli jest kampania wyborcza, de facto ona już jest, to, no, to szuka się każdej okazji, każda okazja jest dobra, żeby zjednoczyć ludzi pod jedną flagą. No i to też temu ma służyć, że pokaże się ludzi zjednoczonych pod jedną flagą, którzy idą walczyć o demokrację.
demokrację i jakiś to dźwięk będzie miało po stronie wyborców opozycji. No i myślę, że to jest tylko tyle. Z drugiej strony, tak jak wspomniał pan profesor, no raczej tego wydarzenia, które z jednej strony nie będzie aż tak wielkie i przełomowe, ale z drugiej strony do wyborów jest jeszcze trochę czasu i to wydarzenie się nie przełoży na głosy wyborcze, bo ile dzisiaj można żyć takim wydarzeniem? Tydzień, ono jest w agendzie. Dwa tygodnie, jeżeli jest mocne. A potem są nowe wydarzenia, więc nikt takiego wydarzenia nie dowiezie do końca wyborów. Ostatni tydzień będzie najważniejszy, jeżeli chodzi o kampanię, bo tak jest zawsze. No i panowie, pytanie też o informację, która się pojawiła. Nie wiadomo, jak to interpretować. Ludzie różne domysły snują. TSUE obniżyło karę pieniężną nałożoną na Polskę w sporze o praworządność. W piątek wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapowiedział, że nie będzie to już milion, a pół miliona euro dziennie. To nadal gigantyczne pieniądze, ale tak, to jest tylko jakaś taka decyzja administracyjna, czy może się kryć za tym coś więcej? Jak to można interpretować? Profesor Sebastian Gajewski, Centrum Uniwersytetu. To wychodzi na to, bo to myślę, że krótko trzeba powiedzieć. Polska wykonuje jakieś kroki w zakresie wykonania środków tymczasowych. Z tego powodu zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o obniżenie kary. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska część tych środków wykonała, a części nie wykonała, w związku z czym obniżył karę, ale nie zniósł tej kary. No, ja nie wiem, czy należy patrzeć na to w kontekście politycznym, choć minister Szymon Szynkowski w Elsenk tak usiłuje nas przekonać, że to w gruncie rzeczy jest bardzo dobry polityczny znak. Ja bym tak na to nie patrzył. Oczywiście decyzje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, one rezonują politycznie, natomiast no ja trudno, nie przyjmuję takiego założenia, że one mają charakter polityczny, w tym sensie wynikają z motywów politycznych, są elementem jakiejś szerszej gry prowadzonej między instytucjami Unii Europejskiej a Polską czy innymi państwami członkowskimi. Wiemy, Polska doskonale wie, co ma zrobić. Coś zrobiła, czegoś nie zrobiła. No i takie są konsekwencje. Fajnie, że będziemy płacić mniej, ale myślę, że nie fajnie i to jest podstawowy problem, że dalej będziemy płacić i że płaciliśmy przez bardzo długi czas wcześniej. No tylko tak szybkie dopytanie. Gdyby w ogóle nie było w tym polityki, to nie byłoby tak, że Węgry Orbana po tych zmianach, których dokonywano u nich w prawie, nie byłyby tam łupione bez porównania bardziej jednak przez TSUE? To jest kwestia reakcji że Komisji Europejskiej na to, co się działo na Węgrzech od w zasadzie 2011 roku. Rzeczywiście te zmiany, które chociażby tam były w wymiarze sprawiedliwości, są totalnie nieporównywalne do tego, co się działo w Polsce. Znaczy Orban na przykład zlikwidował Sąd Najwyższy i zrobił sobie nowy. Albo na przykład zreformował Trybunał Konstytucyjny tak, że miał kilkunastu sędziów, zmienił przepisy i wybrał drugie tyle sędziów już przez większość zbudowaną z Fideszu. No to jest prawda. Komisja Europejska w końcu zareagowała, poszły skargi do TSUE, te postępowanie z artykułu 7, na ile pamiętam, ale rzeczywiście ta reakcja była znacznie późniejsza i znacznie bardziej powolna niż w przypadku Polski. Ale to jest kwestia komisji. No, Trybunał Sprawiedliwości nie działa po prostu z urzędu. A my tu mówimy o orzeczeniu Trybunału. Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność. Czy ja mogę z politycznego punktu powiedzieć, nie jestem prawnikiem, natomiast też obserwując tą sprawę, nie da się ukryć, nie można od tego uciec, że państwa, które są lepiej poukładane z tymi największymi graczami w Unii Europejskiej, chociaż może nawet nie są to największe państwa w Unii, no to one mają jednak, są bardziej łagodnie traktowane. I tutaj no Polska jest dużym, ważnym krajem w Unii Europejskiej i kiedyś też słyszałem taką teorię, że w tym koncercie mocarstw, czy też federalizującej się Europy, czy też blokach, które powstają międzynarodowych, najgorzej będą miały średnie państwa, bo te małe, to można im jeszcze odpuścić. One są gdzieś na peryferiach, one nie są tak bardzo znaczące jak państwa średnie. No, państwa duże, państwa wielkie, oni sami układają politykę i oni mówią, co jest w ramach tej suwerenności dzielonej w ramach Unii, należy do państwa, co nie, członkowskich. Zresztą też sobie interpretują. Natomiast takie państwa średnie jak Polska, no to mają najgorszą sytuację, chociaż tutaj nie chodzi o samą Polskę. No i teraz widać, dobrze,
dobrze, że ta kara została zmniejszona. Natomiast też no będziemy ciągle grillowani i myślę, że też za bardziej błahe powody. Dziękuję panom za dyskusję, dziękuję państwu za uwagę. Gośćmi Polskiego Radia 24 byli profesor Sebastian Giejewski, Centrum im. Daszyńskiego. Dziękuję bardzo. I Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Mirosław Skowron i zapraszam państwa do pozostania z Polskim Radiem 24 przez resztę dnia, a teraz na serwis informacyjny. Reklama. Jestem Natalia i otworzyłam salon optyczny. Odkąd mam konto Mój Biznes w Banku Millennium, coraz lepiej widzę własny potencjał. Nie płacę za prowadzenie konta, a wszystkie finanse firmowe widzę w aplikacji. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenie przez 2 lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji Zyskaj z kontem dla biznesu edycja 3, która trwa do odwołania. Opłaty, inne szczegóły i regulamin dostępne są w placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z panelu